Dobrze, proszę Państwa, ja nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Będę dzisiaj dla Państwa prowadził tę debatę. Dziękuję za przybycie. Plan jest taki, że debata trwa 2 razy 45 minut. Pierwsze 45 minut będzie tutaj dla pytań z mojej strony dla prelegentów, a drugie 45 minut dla Państwa. Oczywiście, jeżeli będą pytania, bo jak nie będzie pytań, to ja mam jeszcze następne swoje. Ale wolałbym, żeby ta debata była jak najbardziej interakcyjna i żebyście Państwo po prostu też w niej uczestniczyli. Mamy na sali mamy pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Witamy pana komisarza bardzo serdecznie. Mamy posłankę na Sejm, panią Dorotę Niedzielę, wystąpienie online. Mam nadzieję, że wszystko działa. Czy pani posłanka nas słyszy? Tak, dzień dobry, witam Państwa, witam. Bardzo się cieszę, że jestem z Państwem. Dziękuję bardzo. Mamy też gościnę też panią Dorotę Meterę, prezes zarządu Bioekspert. I pana Piotra Krajewskiego, rolnika ekologicznego. Ja mam takie pierwsze pytanie rozgrzewkowe do Państwa, żebyście Państwo powiedzieli w 2-3 zdaniach, dlaczego w ogóle zajmujecie się tematem rolnictwa, zawodowo, prywatnie, z czego motywacja, że ten temat Wam leży na sercu? Dorota? Dobrze, zajmuję się rolnictwem, bo ponieważ jest to najciekawsza branża produkcji żywności, praca z przyrodą, praca z ludźmi, ze zwierzętami. Interesuję się tym od najmłodszych lat, chociaż jestem z miasta. Dziękuję. Teraz pani Dorota, pani posłanka online. Dzień dobry Państwu. Pani Doroto, w ogóle nie słychać, jak Pani nie ma mikrofonu. Online'owo nie będzie słychać. Dzień dobry Państwu. Ja jestem z zawodu lekarzem weterynarii i w momencie, kiedy w 2011 roku startowałam do Sejmu i uzyskałam mandat, postanowiłam zająć się rolnictwem, ponieważ najbliżej mi do rolnictwa i do środowiska. Jako lekarz, młody lekarz, pracowałam trochę w inspekcji, później miałam zawsze prywatną praktykę, stąd częste kontakty na początku z dużymi zwierzętami, a później już tylko małe. Wydawało mi się, że jest to dziedzina, na której się znam i zajęłam się tym i zajmuję się tym od 2011 roku. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, dlaczego pan się zajmuje rolnictwem? No w moim przypadku to można powiedzieć, że sprawdza się takie powiedzenie, które nie zawsze w pozytywnym kontekście jest przywoływane, ale że człowiek wyjdzie ze wsi, ale wieś z człowieka nie. Więc ja jestem przykładem takiego zjawiska, bo no, na wsi się urodziłem, na wsi wyrastałem w gospodarstwie rodziców. Znam pracę od od podstaw pracy rolniczą. Na sali jest akurat mój brat, który ojcowiznę przejął, więc może być rolę moją sieje brat, jak w tej pięknej pieśni. Natomiast wróciłem od strony politycznej do rolnictwa trochę, no bo jestem prawnikiem, skończyłem Uniwersytet Łódzki, z czego jestem dumny. Dzisiaj miałem spotkanie na Uniwersytecie Łódzkim, co prawda nie na Wydziale Prawa, ale biologii, bardzo ciekawe. Natomiast no, jakby tutaj też współtwórca tego obiektu, pan europoseł Jacek Stariusz-Wolski, w 2004 roku właśnie wymógł na mnie, żebym się zapisał do Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. I to było moje związanie się z polityką rolną Unii Europejskiej, no, w konsekwencji i ta funkcja, którą obecnie pełnię, czyli no, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za rolnictwo, to jest tego typu droga. No, wieś ze mnie nie wyszła, po prostu ja ją czuję w każdym. Właściwie bardzo głęboko w swoim sercu i w duszy. Bardzo dziękuję. Panie Piotrze, dlaczego pan się zajmuje rolnictwem ekologicznym? A ja jestem z kolei z trzeciego pokolenia ogrodnikiem. Mimo, że mój dziadek prowadził konwencjonalnie gospodarstwo, ojciec również, ja po przejęciu gospodarstwa i po rozwinięciu go postanowiłem, że będę to robił troszeczkę bardziej ambitnie, w sposób ekologiczny. Patrząc na to, co dzieje się też na rynku owoców i warzyw, szukałem nowych kierunków, tak żeby nie mieć problemu ze zbytem wyprodukowanych przeze mnie, wyhodowanych przeze mnie płodów rolnych.
Poza tym jest to moja pasja, jest to moje hobby. Jestem też absolwentem Wydziału Rolnictwa i Biologii JSWiG-u w Warszawie. Także wszystko krąży cały czas wokół rolnictwa i stąd też mój wybór. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ja powiem ze swojej strony, że co prawda rolnictwem nie zajmuję się non-stop, ale jest mi ono bliskie ze względu na to, że po prostu wychowałem się na wsi. Nie urodziłem się na wsi, wychowałem. Pamiętam jeszcze wieś w gospodarstwie była. Jestem właściwie z rodziny wiejskiej. W gospodarstwie był koń. Pamiętam żniwa, pamiętam wykopki, zbieranie ziemniaków itd. itd. Jest to mi bardzo bliskie. W związku z tym też trochę Instytut Spraw Obywatelskich, który jest dzisiaj organizatorem, ale też Koalicja Żywa Ziemia i biuro pana komisarza. No, zajmujemy się wszyscy tym właśnie rolnictwem. Pierwsze pytanie o przyszłość rolnictwa. Jak państwo widzicie szanse i jakie są szanse i jakie zagrożenie dla polskiego rolnictwa? Kto chciałby z państwa pierwszy? Panie komisarzu, bo tam. Tak, bardzo dziękuję. No ja myślę, że zagrożeniem jest to, co obserwujemy, czyli postępująca zamiana rolnictwa w przemysł. Zagrożeniem jest to, co, bo zaczynam od zagrożeń, to, co święty Jan Paweł II kiedyś na spotkaniu z rolnikami włoskimi w 2000 roku powiedział, że człowiek nie może ulegać pokusie zysku za wszelką cenę kosztem natury, bo natura prędzej czy później zbuntuje się przeciwko człowiekowi. A więc ten bunt natury, który w niektórych sektorach rolnictwa zaczyna być widoczny, to jest zagrożenie dla rolnictwa. I zagrożeniem dla rolnictwa jest jeszcze coś takiego, co wczoraj miałem takie skojarzenie, jak w telewizjach pokazywany był ten bardzo szlachetny, piękny bieg na cele charytatywne, bieg przed ścigającą metą. I w rolnictwie trochę, no to tam zawodnicy biegną, no kto wolniej biegnie, tego ta meta dogania szybciej. Kto jest szybszy, to dłużej przed tą metą ucieka. Ale w rolnictwie obserwujemy to zjawisko, że ta meta ściga rolników i niestety wielu dogania i to dość szybko. W pierwszej dekadzie po rozszerzeniu Unii Europejskiej ta meta dogoniła w Unii 4 miliony rolników, czyli 1000 dziennie, tak mniej więcej. Takie było tempo znikania gospodarstw. Teraz ono trochę zmniejszyło się, on dalej jest to zjawisko, ale zmniejszyło się. I to jest to, że ten wyścig, w którym każdy jest za mały, to znaczy rolnik, który wczoraj był duży, dzisiaj jest średni, jutro będzie mały, a pojutrze nie będzie go wcale. I tak długo, jak tego wyścigu nie zmienimy, to znaczy nie chodzi o to, żeby nie było w rolnictwie konkurencji, ona musi być i powinna być. Natomiast to nie może być wyścig na wyniszczenie dużej części rolnictwa. I jeżeli co ma być w przyszłości? Myślę, że stworzenie takiej polityki rolnej to tworzymy, która ochroni małe i średnie gospodarstwa, niezwykle ważne, która zapewni rozwój rolnictwu ekologicznemu. Cieszę się, że mam tutaj znakomite postaci z tego właśnie sektora. Rolnictwo ekologiczne ma przyszłość, a zwłaszcza w Polsce, w takim kraju jak Polska, gdzie jest dużo małych i średnich gospodarstw. I no, takie zrównoważenie tej produkcji rolnej, która no, nie może być, to znaczy rolnictwo nie może być przemysłem. Rolnictwo to nie przemysł, ziemia to nie fabryki, zwierzęta to nie maszyny. I trzeba to po prostu przywrócić naturalną funkcję. Więcej, dzisiaj byłem na Wydziale Biologii i też wiele miałem inspirujących doświadczeń, tam informacji. Że no, rolnictwo musi się z powrotem stać dziedziną biologiczną, opartą na biologii, a nie tak bardzo na chemii, jak to do tej pory jest. A panie komisarzu, kluczowa szansa dla polskiego rolnictwa, jeśli chodzi o przyszłość, to jaka jest? Małe i średnie gospodarstwa, krótkie łańcuchy dostaw i dostawy lokalne, polskie lokalne rynki. Polskie rolnictwo nie jest pod taką presją eksportową, jak niektórym się wydaje. W Polsce jest taki mit krążący, że Polska ma ogromną nadprodukcję żywności, z którą nie wiadomo co zrobić, że właściwie wszyscy tutaj tylko czyhają, żeby osłabić polskie rolnictwo. Natomiast Polska ma 9% ziemi, 9 nawet i 0,2% ziemi rolnej Unii.
i ma 5,6% dodanej produkcji rolniczej. I właściwie poza dwoma wyraźnymi sektorami, to jest jeden to sadownictwo i jabłka konkretnie, a drugi to jest produkcja drobiu, gdzie Polska ma mniej więcej w obu tych dziedzinach dwa razy więcej produkcji niż konsumpcji krajowej, to w większości pozostałych dziedzin właściwie Polska ma tyle albo nawet mniej niż na własne spożycie. Wieprzowina na przykład to jest, nie pokrywa produkcja zapotrzebowania krajowego. A więc lokalne rynki, krótkie łańcuchy dostaw, odbudowa lokalnego przetwórstwa, lokalne rynki, to jest droga, którą powinno się bardzo mocno pójść i tu jest bardzo wiele miejsca dla polskiego rolnictwa i to może zapewnić bezpieczną przyszłość i bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim konsumentom i bezpieczną przyszłość ekonomiczną rolnikom. Dziękuję bardzo. To samo pytanie do pani poseł Doroty Niedzieli, przepraszam. Przyszłość rolnictwa polskiego, szanse i zagrożenia. Myślę, że nie można tego ująć w jednym aspekcie, ponieważ rolnictwo nie jest takim monolitem, o którym możemy mówić jednym głosem. Bo zarówno mówimy o tych 1,2 miliona czystych gospodarstwach, z czego tylko paręset tysięcy jest tam rzeczywiście produkcyjne i mówimy o tych gospodarstwach, które są właściwie przedsiębiorstwami i one tak naprawdę są gospodarstwami towarowymi. I dla nich zagrożenia, no to są zagrożenia dotyczące tego, że zmiany klimatu powodują, że też mają niepewną przyszłość i oni są bardziej uzależnieni od problemów gospodarczych. Takich, które wpływają na ich możliwość między innymi eksportu, na ich ceny pasz i to jest dla nich najważniejsze. Natomiast ta duża, druga część tych małych gospodarstw rolnych, no tutaj zagrożeniem ogromnym jest spadająca dochodowość w tym rolnictwie. Proszę Państwa, z przerażeniem przeczytałam ostatnio, że w rejestrze dłużników 6 listopada 2021, to jest ten rejestr z tego roku, od początku pandemii do końca września ubiegłego roku zaległości rolników wobec kontrahentów i banków wzrosły o 1/3 do 680 milionów złotych. I była to jedyna grupa, która jedna z najszybciej rosnących zadłużeń. To widzimy wszyscy w galopujących w tej chwili cenach nawozów, dostaw. To jest jedna sprawa, czyli sytuacja geopolityczna, ale nie tylko, moim zdaniem wiele błędów popełnionych spowodowało, że to zadłużenie bardzo szybko rośnie tych małych gospodarstw. A co za tym idzie, dochodowość potężnie spada. I to jest problem. Drugą sprawą jest taka mała odporność tych mniejszych gospodarstw, pewnie ze względu na tą właśnie małą dochodowość, na czynniki środowiskowo-zewnętrzne, bym powiedziała, bo to nie tylko kwestia suszy, przymrozków, ale i też epidemiologiczna. I tutaj mówię o afrykańskim pomorze świń, o grypie ptaków, co z kolei wiąże się bezpośrednio z tym, że w pewnym momencie źle nie zadziałała i dalej nie ma ustawy odległościowej i pozwala się ogromnym grupom producentów drobiu robić hodowlę w dużych grupach danego terenu, gdzie naprawdę ciężko zapanować nad między innymi epidemią cyklicznie pojawiającą się grypą ptaków. I tych zagrożeń, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, widzimy już ogromne skutki. Jeśli w Polsce, pan komisarz mówił, że nie pokrywamy swojej w Polsce zapotrzebowania na wieprzowinę, to nic dziwnego, jeżeli z 250 tysięcy w 2015 mamy niecałe 80, po głowie też spadło, a najgorsze co w tym jest, to jest to, że ten procent chowu nakładczego to nie jest materiał polskich świń, to jest właściwie odchowalnia, która jest sprzedawana i eksportowana, to są głównie tuczniki duńskie albo inne i one nie są jak gdyby, one nie mogą wejść w krótki łańcuch. No i to, o czym mówimy, co w rolnictwie. Rolnictwo to nie jest hobby i rolnictwo to nie jest rzecz, na którą musimy patrzeć też jako na kombinaty. To działalność, która zabezpiecza bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i nie tylko, zabezpiecza również eksport pewnie, to też ważne, ale to też bardzo delikatna tkanka wrażliwa na zmiany klimatu, o czym chciałabym bardzo powiedzieć, bo to jest już bardzo widoczne.
I w tej grupie niebezpieczeństw zmian klimatu najbardziej narażone są małe gospodarstwa, które przeważają u nas. I stąd, myślę, bierze się, składając te wszystkie puzzle, bierze się problem z ogromnym, coraz większym zadłużaniem małych gospodarstw, co będzie skutkowało tylko i wyłącznie albo likwidacją, albo takim momentem przetrwania. A co z kolei, mówiliśmy o krótkich łańcuchach, czyli tak naprawdę w krótkich słowach, wyprodukuję i sprzedam na miejscu. To by było najlepsze, ale sami wiemy, że to jest tylko bardzo wąska grupa gospodarstw, które mogą w ten sposób produkować, że te partie jednolitych produktów muszą wejść na rynek szerszy, wtedy rolnicy będą w stanie bez problemu utrzymać swoje gospodarstwo i mieć z nich dochód, ale i też powinni mieć osłonę, jeżeli chodzi o tą dochodowość, jak najbardziej w tych czasach trudnych i mało odpornych. A pani poseł, szansa dla polskiego rolnictwa, dla jego przyszłości? Właśnie w tej grupie tych małych gospodarstw, o których mówiliśmy, szansą jest to, co powiedział pan komisarz. To jest szansa wspomagania pójścia w bioróżnorodność i tego produktu ekstra, który nie tylko ma wyższą cenę i wyższą jakość, ale też jest sprzedawany na miejscu z mniejszym obciążeniem, między innymi chociażby transportu. To, co teraz widzimy, co kuleje i co powoduje, że partie są absolutnie nieprzesyłane gdziekolwiek. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o tą dużą grupę, to właśnie te sposoby i dopłaty do chroniącego klimat, możliwości hodowania czy uprawiania bliżej natury z mniejszą ilością, jak pan komisarz powiedział, chemii, ale i też zwierząt z lepszym dobrostanem. To może być ekologiczne, to może być bio, to może nazywać się też różne. Można wykorzystać tę sytuację do tego, żeby po pierwsze poprawić całą klimat i bioekosystem w swoim otoczeniu, ale i też produkować wyższego gatunku żywność. A dla dużych, no to jak najbardziej nowe rynki i poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o politykę finansową, no bo duży przedsiębiorcy to głównie problem finansowo-kredytowo, między innymi ceny energii, ceny ropy, ceny opłat kredytów leasingów. To jest wszystko problematyczne dla dużych przedsiębiorców, więc te rady są różne w zależności, czy wizje w zależności od tego, o jakim rolnictwie mówimy i jakiej przestrzeni w rolnictwie mówimy. Dziękuję bardzo. Dorota, teraz twoje. Myślę, że wszyscy mniej więcej zgadzamy się z tym podejściem, co jest szansą, a co zagrożeniem. Oczywiście rolnictwo przemysłowe jest największym zagrożeniem dla samych rolników prowadzących małe i średnie gospodarstwa, gdyż każda ferma przemysłowa to jest koniec produkcji zwierzęcej, przynajmniej co najmniej w powiecie, jeżeli nie w kilku powiatach. W związku z czym, jeżeli chcemy dać szansę rolnikom rozwoju, to pierwsza sprawa to jest uregulować tak rolnictwo przemysłowych zwierząt, żeby on nie miał takiej możliwości ekspansji, jak jest do tej pory. Wtedy będziemy mieli więcej rolników, a nie mniej, bo na razie to liczba rolników aktywnych na wsi stale się zmniejsza. Więc też zaczynam od zagrożeń. Zagrożeniem jest również sytuacja geopolityczna, która już nawet w rolnictwie ekologicznym powoduje pewne konsekwencje, a mianowicie okazuje się, że producenci pasz ekologicznych, nie w Polsce, ale w Niemczech, Holandii, Włoszech, w dużym stopniu bazowali na surowcach paszowych pochodzących z Ukrainy, gdzie teraz jest problem z dostawami i z brakami pewnych surowców. Łącznie z tym, że niektórzy polscy producenci ekologiczni grozi im, że za tydzień, dwa zostaną bez paszy, ponieważ producenci niemieccy najpierw obsłużą swoich najbliższych klientów, niemieckich producentów, a dopiero w dalszej kolejności będą myśleli o klientach z innych krajów, w tym Polski. W związku z czym, jak największe skupienie się na zasobach naszych własnych i uniezależnienie od dostaw z zewnątrz, nie mówię tu tylko o produkcji pasz ekologicznych, ale także pasz konwencjonalnych. Wszyscy wiemy, skąd pochodzi większość śruty sojowej, że pochodzi z innego kontynentu, już nie wspomnę, że jej nie lubię, ponieważ jest genetycznie modyfikowana.
Między innymi, ale uzależnianie się do tego stopnia, że gdyby jakikolwiek konflikt na wielką skalę, konflikt światowy, spowodował zaburzenie łańcuchów dostaw, to również zwierzęta konwencjonalne z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień mogą zostać bez paszy. Właśnie te kryzysy pokazują, że jak największe bazowanie na własnych zasobach ma największe szanse na przyszłość. To samo chciałabym odnieść do kredytów. Każdy chętnie chciałby się rozwinąć, skorzystając z kredytu, ale powinien pamiętać, jakie to niesie zagrożenia. I ta sytuacja kryzysowa też pokazała, że kredyt może czasem być pułapką. Szansą dla mnie jest przede wszystkim nowoczesność w produkcji zrównoważonej, ekologicznej. Rozwijają się nowe dziedziny, jak rolnictwo regeneracyjne, jak agroekologia. I konsumenci coraz większą uwagę zwracają na jakość żywności. Oczywiście jest olbrzymia masa konsumentów, których nie stać na wysokiej jakości i droższą żywność. I oni będą szukać najtańszej, ale grupa konsumentów szukających żywności wyższej jakości i o lepszych cenach cały czas się powiększa. I chodzi o to, żeby ta dobra żywność jednak wybierała z rynku tanią żywność niskiej jakości. I jesteśmy na dobrej drodze, gdyby nie to, co się stało w tym roku politycznie. Myślę, że w dalszym ciągu ta droga byłaby świetlana. Natomiast mam nadzieję, że kryzys polityczny zostanie przezwyciężony i wrócimy do tych dobrych zwyczajów, czyli rozwijania produkcji żywności dobrej jakości z większą szansą dla małych i średnich gospodarstw. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze. Nawiązując do wypowiedzi moich przedmówców, jak najbardziej zgadzam się z każdą z nich po kolei, natomiast ze swojego podwórka mogę przytoczyć to, że w moim odczuciu największym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa, nie tylko ekologicznego, ale głównie konwencjonalnego, jest starzenie się niestety polskiej wsi, ze względu na to, że słaba sytuacja finansowa, czy niestabilna sytuacja finansowa powoduje to, że coraz mniej młodych ludzi w moim wieku, czy starszych, czy młodszych, przestaje po prostu uważać prowadzenie gospodarstwa za biznes, czy docelowy dochód dla swojej rodziny przyszłej. I po prostu ucieka w inne zajęcia, w inne zawody, tak naprawdę wyprowadzając się ze wsi lub tylko mieszkając na wsi, a pracując gdzie indziej. Są też, za chwilę mogą pojawić się problemy z przekazywaniem gospodarstw. To, że powierzchnie gospodarstw rosną, to jest właśnie wynik tego, że te małe i średnie gospodarstwa zaczynają zanikać ze względu na brak możliwości przekazania potomkom czy komuś innemu prowadzenia tej działalności, ze względu na to, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Poza tym musimy sobie uświadomić, ci, którzy oczywiście nie wiedzą, którzy nie są związani z rolnictwem na co dzień, że to nie jest praca etatowa, to jest bardziej, można powiedzieć, służba i oddanie niż praca, dlatego że nie mamy określonych godzin, że zaczynamy o 7, czy 8, czy 9 i kończymy pracę o 18, czy 17. Czasami jest tak, że zaczynamy o 4 rano, a kończymy o 3 w nocy. I musimy na chwilę wstawać z powrotem i działać dalej. Bywa tak, że kilka dni jest nieprzespanych i też musimy sobie z tym poradzić. Natomiast nie możemy bazować tylko na tym, że ci, którzy kochają polską wieś, to na niej będą dalej pracować i oni będą w stanie utrzymać nasze społeczeństwo. Gospodarka żywnościowa jest chyba, zgodzicie się Państwo, kluczowa dla każdego państwa, każdego narodu, dla każdej społeczności, dla każdej organizacji. Jeżeli nie ma bezpieczeństwa żywnościowego, wówczas tak naprawdę nie ma państwa. To, o czym pani Dorota wspomniała, że łańcuchy dostaw komponentów do pasz, czy pożywienia dla zwierząt, czy środków ochrony roślin, co widzieliśmy zaraz po wybuchu epidemii w Wuhan, gdzie praktycznie 60-70% substancji czynnych produkowanych dla środków ochrony roślin, między innymi te, które są również używane w ekologicznym, mają swoje miejsce i swój początek właśnie w tej dzielnicy Chin. Tak? I na chwilę obecną, w momencie jak wybuchła pandemia, okazało się, że cała Europa z dnia na dzień przestaje mieć dostęp do środków ochrony, czy nawozów, czy regulatorów wzrostu, które przy braku edukacji, czy braku możliwości innego gospodarowania, czy powrotu do tego, co robili nasi ojcowie i dziadkowie, tak naprawdę odcina wszelkie możliwości prowadzenia gospodarstwa z dnia na dzień. To jest zwłaszcza niebezpieczne, dlatego jest moim zdaniem konieczność do powrotu właśnie do
do biologii, do gospodarstw zrównoważonych, do gospodarstw, które są po części samowystarczalne, jeżeli chodzi o swoją produkcję, do powrotu do nawozów organicznych, do wykorzystania obiegów w przyrodzie wewnątrz własnego gospodarstwa. Oczywiście to ma przeniesienie też na wewnątrz obrót w państwie, tak, obrót w województwach, w gminach, w powiatach i w dużo wcześniejszych organizacjach. Jeżeli chodzi o szanse dla polskiego rolnictwa, uważam, że jak najbardziej krótkie łańcuchy dostaw, super. Tylko zapominamy o jednym, przynajmniej my mamy ten problem w rolnictwie ekologicznym, że nie ma na tyle rozwiniętej sieci handlu, sprzedaży naszych produktów, aby posiłkować się innym rozwiązaniem niż sieci supermarketów, hipermarketów, sieci handlowych. Zaczęły powstawać od kilkunastu lat kooperatywy spożywcze, które siłą rzeczy też nie mają jakby możliwości przebicia. Nie są, jedne powstają, drugie się zamykają. Nie ma stałości, nie ma ciągłości dostaw. Nie ma też takiej potrzeby prowadzenia tej działalności przez członków kooperatyw. To jest samodzielna działalność, nie polegająca na finansowaniu, na zysku. W związku z tym jest duże zagrożenie z prowadzeniem jej działalności. I w sieciach też zauważamy to, że faktycznie produkt ekologiczny powinien być droższy, chociażby ze względu na wkład pracy włożonej w jego wytworzenie. Natomiast sklepy niestety też, moim zdaniem, osobistym odczuciem, zaczynają narzucać zbyt wysokie marże, co przekłada się też na niesprzedawalność produktu. Wiadomo, że w to są wliczone również różnego rodzaju potrącenia, tak, czy odpady związane z niesprzedaniem towaru. No, niestety on wtedy jest mniej dostępny i mniej atrakcyjny dla konsumenta, który chciałby na pewno z niego skorzystać. Dziękuję bardzo. Czy można poprosić o głos, żeby po prostu... Proszę. Odnieść się do... Jestem. Bardzo krótko. Bardzo dziękuję. Tutaj pełna zgoda z moimi sąsiadami bezpośrednimi, jeśli chodzi o te sprawy związane z rolnictwem ekologicznym i z panem Piotrem. Tu mogę dopowiedzieć tylko tyle, że w tym podejściu do agroekologii, którą prezentuje Komisja Europejska, choćby w strategii od pola do stołu, stawiamy na pierwszym miejscu na rozwój właśnie konsumpcji żywności, na wspieranie konsumpcji, na przykład preferencje dla żywności ekologicznej w zamówieniach publicznych, dostawach do publicznych, do środków publicznego żywienia. Więc tylko musi być teraz dobra wola, żeby to wprowadzić. Musi być dobra wola na szczeblu krajowym, żeby to się znalazło i w planie strategicznym, żeby te preferencje się znalazły także w innych, wykorzystaniu innych unijnych funduszy. Polityka spójności. Są wszelkie warunki, żeby instytucje publiczne, państwowe, samorządowe, które prowadzą zbiorowe żywienie, utrzymują szkoły, jakieś innego rodzaju placówki, żeby tam zamawiały żywność ekologiczną, lokalnie produkowaną. Są wszelkie dofinansowanie do tego może być, bo Unia po prostu to rekomenduje bardzo mocno. Więc to jest na pewno, rolnictwo ekologiczne nie da sobie rady, jeżeli zostanie pozostawione samo sobie, bez przetwórstwa i bez rynku. No to jest oczywiście. Natomiast w jednej też, jakby pani poseł Niedzieli, też zgadzam się z większością pani wypowiedzi, poza jedną kwestią, że nie wiem, jakimi danymi pani poseł dysponuje, ale wydaje mi się, że ten problem zadłużenia to on jednak dotyczy przede wszystkim dużych gospodarstw. Jak ja się spotykam z rolnikami, nawet po moich podróżach po Polsce, ale też i po innych krajach, to ci właściwie im większy rolnik, tym bardziej się skarży na to, że pętla zadłużenia go ciśnie, bo musi zainwestować, kupił ziemię, kupił do tej ziemi dość drogie maszyny, bo trzeba mieć dobre maszyny, jak ma się duże gospodarstwo i w przypadku wielu gospodarstw to się potem okazuje obciążeniem ponad miarę i to jest rzeczywiście problem tego ciśnienia, zadłużenia. Moja obserwacja, nie chcę polemizować jakby z pani Dezami, natomiast moja obserwacja jest taka, że to jest głównie problem tych dużych gospodarstw. Ja teraz w czasie podróży po krajach bałtyckich, wielu rolników w Estonii, na Łotwie, na Litwie miałem okazję odwiedzić, rozmawiać z nimi. I właśnie ci duzi rolnicy, ci duzi producenci
skarżą się na to, że no nie wyrabiają ekonomicznie. Cały czas muszą tego więcej, coraz większą skalę, bo dusi ich pętla zadłużenia. Jedyny rolnik, który nie narzekał na to, to był w Estonii rolnik 15-hektarowy, ekologiczny, który produkuje ekologiczne warzywa, ma małe przetwórstwo i to takie tam za parę tysięcy euro, to znaczy jedną maszynę, która sieka te warzywa, marchew, tam kapustę i buraki, coś tam jeszcze, a drugą maszynę do pakowania. I on z tych 15 hektarów wyciąga, nie kolokwialnie mówiąc, 200 tysięcy euro sprzedaży rocznie. I to był jedyny rolnik, który nie narzekał na zadłużenie, nie narzekał na ceny nawozów, bo ich nie używa, nie narzekał na ceny środków ochrony roślin, bo ich nie używa. W związku z tym on widzi przed sobą przyszłość. No dobrze, ma rynek, bo rzeczywiście w Estonii rolnictwo ekologiczne jest i rynek jest rozwinięty. Ale to, że w Polsce jest słabo rozwinięty, bardzo słabo. Statystyczny Duńczyk zjada żywności ekologicznej za 300 euro, statystyczny Polak za 4 euro. No ale to jest od strony ekonomicznej trochę taki problem, jak w tej anegdocie kupieckiej, że dwóch chłopców gdzieś tam w ciepłych krajach, dwóch agentów handlowych sprawdzało rynek na obuwie. Firma obuwnicza ich tam wysyłała i jeden raportował, tu wszyscy chodzą boso, tu się nie sprzeda żadnych butów, a drugi raportował, tu wszyscy chodzą boso, tu się sprzeda mnóstwo butów. Więc ponieważ w Polsce to spożycie żywności ekologicznej jest minimalne, żywność ekologiczna to jest chyba 0,3% podaży w ogóle żywności w Polsce, to znaczy, że tu wszyscy chodzą boso i tu się sprzeda mnóstwo butów. Więc to jest ten przypadek moim zdaniem, dlatego rozwój rolnictwa ekologicznego jest absolutnie wielką szansą dla Polski, wielką szansą, ale to musi być wpisane w pewien plan, w którym rolnicy ekologiczni, którzy wielu z nich wykonuje znakomitą pracę w pionierskich warunkach i ja podziwiam wszystkich rolników ekologicznych i tych, których ich wspierają, ale to musi być wsparcie bardziej systemowe. No i to jest ogromna szansa. Proszę zwrócić uwagę, jak i inne kraje teraz, ja mam przegląd planów strategicznych wspólnej polityki rolnej. No Niemcy planują w ciągu dekady dojść do 30% ziemi pod gruntami ekologicznymi. Szwecja podobnie, Austria podobnie, już ma 25%. Włochy 25% planują, już mają 18%. Więc no, żeby nie było tak, że polski konsument będzie żywności ekologicznej szukał za granicą, bo to byłoby zmarnowanie szansy. Więc to jest bardzo chyba ważne, żeby to... No. Bardzo dziękuję za ten komentarz, panie komisarzu. Pani poseł Dorota Niedziela dwa razy zgłaszała się. Przy tym systemie wsparcia o to bym poprosił i o to zadłużenie. Ja o zadłużenie właśnie jeszcze to może przytoczę informacje, bo mam też z GUS-u informacje i chodzi bardziej o ubóstwo. I ubóstwo, bo tam zadłużenie oczywiście nie ma podziału, ale rzeczywiście dotyczy małych tak samo. Natomiast tutaj mamy po ubóstwie. Ten samo ubóstwo skrajne dotyczyło prawie co 10 mieszkańca wsi i było 4-krotnie wyższe niż w przypadku osób z gospodarstw domowych mieszkających w miastach. I to bardzo rośnie. Więc to bardziej mówisz, że to są gospodarstwa i jakby rodziny mieszkające na wsi. I mówi nam wtedy o tych małych gospodarstwach, nie tylko o dużych. Ale bardzo mi się spodobała ta opowieść o butach, bo z informacji, które do nas i które mamy, i które możemy wyczytać, wynika, że Polska ma tylko 4% użytków rolnych pod uprawami ekologicznymi. I to jest rzeczywiście bardzo mało. Austria, ale tu już mówię o tych rekordzistach, Austria ma 26,1, Estonia 22,3, Szwajcaria 20,4. I to jest dużo. I teraz tylko, że ważnym jest to, że jeżeli chodzi o te buty, że wartość rynku żywności ekologicznej w cenach detalicznych w 2018 roku wyniosła, proszę Państwa, 1,3 mld zł. Że w Polsce wartość rynku bio w 2018 roku była 1,1 mld, czyli to jest jednak duża grupa produktów ekologicznych, które są na rynku sprzedawane w cenach detalicznych. Problem polega na tym, że te produkty są pochodzenia właśnie austriackiego, niemieckiego, włoskiego. Znaczy jest duży rynek, który zapełnia nam ktoś, kto zobaczył, że dużo osób chodzi bez butów. Ale mają chęć na te buty i kupują te buty coraz częściej. Stąd bardzo oczekiwałam takich zmian
na które zwracały uwagę osoby, które się tym zajmują, między innymi pani Dorota, czy ludzie, którzy prowadzą takie gospodarstwa, że największą przeszkodą dla nich, ja sobie notowałam, bo jesteśmy świeżo po Komisji Rolnictwa, która rozpatruje ustawę o rolnictwie ekologicznym. I tam jakby w pigułce było widać jakby całe nastawienie. Ja może troszkę prześmiewczo mówiłam do pana ministra Urbanowskiego, bo on powiedział, że no owszem, jest, może jest to rynek, ale to on kupuje dla wnuków tylko. No to jeżeli tak będziemy na to patrzeć, no to nie jest to szansa. Ale ja daję o konkretne 1,3 miliarda, to jest rynek tych produktów, to jest duży rynek. Bo trzeba w niego uwierzyć, że ludzie chcą te buty kupować. Ale największymi przeszkodami były sprawy, głównie problemy administracyjno-urzędnicze. I tak jak świetnie pan komisarz powiedział, wszyscy upominaliśmy się o te zielone, zamówienia, czyli jakiś procent instytucji, która byłaby, w tej ustawie to można było zawrzeć, którą rozpatrujemy w tej chwili, zostały odrzucone poprawki, żeby zawrzeć w tej ustawie obowiązek tych zielonych zamówień dla szkół, dla przedszkoli, dla instytucji, które byłyby takim trochę kołem zamachowym, żebyśmy zrozumieli, że wszyscy chcemy jeść, bo ja nie wyobrażam sobie, jak ktoś spróbuje czegoś, co jest naprawdę jakby wysokogatunkowe, że nie chciałby może raz w tygodniu kupić czegoś naprawdę dobrego, nawet jeśli ma trudności w tym budżecie, żeby to kupić. A po drugie, jeśli będą to produkty nasze polskie, a nie zagraniczne, to myślę, że będzie jakby szybszy rozwój i chęć kupowania tych rzeczy. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że pan powiedział, że pan jest takim ambitnym rolnikiem. I jak widać, na razie to rolnictwo ekologiczne dotyczy ambitnych ludzi. To znaczy ludzi, którzy przejdą te wszystkie trudności, bo oni chcą. A ja bym chciała, żeby było tak, żeby rolnictwo ekologiczne było prostym wyborem. Nie, ja chcę jednak u siebie w okolicy mieć wszystko w bioróżnorodności, w czystości, mieć ekologiczne, czyste i byłoby to fajne. Także gratuluję panu, bo świetnie pan to użył, że na razie rolnictwo ekologiczne jest dla ambitnych ludzi, wytrwałych, którzy nie dają się zbić z tropu, bo przypomnę państwu też z danych, ja się na dzisiaj przygotowałam, zresztą to są dane, które cytuję często, że Polska to jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zanotował spadek upraw ekologicznych. W 2015 mieliśmy 580 tysięcy hektarów, a w 2017 494. Podobno teraz jest trochę więcej, ale nie mamy tych danych. Jeszcze czekaliśmy na dane od ministra, które powiedzą na nie przesłać. Dziękuję bardzo. Doroto, była wspomniana nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym. Czy możesz powiedzieć, obserwując tą sytuację od dekad, czy to jest szansa dla polskiego rolnictwa, to co się dzieje teraz w Sejmie? Nowy projekt ustawy jest bardzo niedobry. W wielu punktach złożyliśmy kilkadziesiąt poprawek, które na pierwszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa zostały odrzucone. Jutro o godzinie 16 mamy następną rundę. Mam nadzieję, że wreszcie dotrze do decydentów to, że nowa ustawa ma być ułatwieniem. Tam, gdzie są potrzebne obostrzenia, to prawo unijne już to zrobiło. I naprawdę nie są potrzebne dodatkowe utrudnienia dla rolników i dla przedsiębiorców, które po prostu będą tylko w Polsce, a w innych krajach ich nie będzie i w innych krajach będzie łatwiej niż u nas, bo u nas musi być najtrudniej. No ale zaraz, to nie pytano przed przygotowaniem tekstu ustawy, nie pytano was, środowiska, które w tym siedzi od lat, o zdanie? No, oczywiście pytano i te uwagi były wielokrotnie składane, nawet 4 razy niektóre uwagi były składane, ale bezskutecznie. Muszę jeszcze chwileczkę powiedzieć na temat tego, co tu już padło, na temat rynku. I bardzo dziękuję pani poseł Dorocie Niedzieli, że przypomniała wartość polskiego rynku, która, jeszcze raz przypomnę, Polska ma powiedzmy prawie 40 milionów ludności i ma 1,3 miliarda obrotów złotych, obrotów na rynku żywności ekologicznej. Niemcy mają 2 razy tyle mniej więcej ludności co Polska. I mają wartość rynku produktów ekologicznych wynosiła w ostatnim roku, 2021, 14 miliardów euro.
14 miliardów euro, czyli dzieląc to, jakby przystosowując do warunków Polski, w Polsce powinno być, gdybyśmy chcieli się tak samo rozwijać jak w Niemczech, to jest 7 miliardów euro, a nie 1,5 miliarda złotych, czyli wielokrotnie mniej. I to, co się dzieje w Niemczech, jest wynikiem, i w Austrii przede wszystkim, jest wynikiem konsekwentnej, pozytywnej polityki rozwojowej dla rolnictwa ekologicznego i obliczonej na produkty też lokalne. Oczywiście na wartość rynku składają się też kawa, herbata i cytrusy, i banany, to jest jasne. Natomiast podstawą wyżywienia człowieka nie są cytrusy, kawa i banany. To jest margines tego, co człowiek codziennie spożywa. I te 14 miliardów euro w Niemczech rocznie, wartość produkcji ekologicznej bierze się z podstawowych produktów, które każdy niemiecki konsument codziennie spożywa. W postaci jajek, mleka, jogurtów, chleba i tak dalej. Ale czy tam w Niemczech jest inna świadomość, jeśli chodzi o polityków, czy o konsumentów? Jedno i drugie. Czy ja myślę, jeśli chodzi o kwestię świadomości, to chyba zbyt mocno pokutuje taki, w Polsce zauważam to, niestety takie przekonanie, że rolnictwo ekologiczne to jest rodzaj fanaberii, że rolnictwo ekologiczne to jest spadek produkcji rolniczej, a mamy bezpieczeństwo żywnościowe umacniać, a zwłaszcza teraz ta argumentacja jest przybrała na sile, bo jest rosyjska agresja na Ukrainę i prawdopodobnie 25 milionów ton ukraińskiej pszenicy nie wyjedzie na rynki światowe i mogą być naprawdę duże problemy z tym związane. Więc to nasila taką narrację, że to dosyć z tą ekologią, z tymi fanaberiami takimi, bo to przecież rolnictwo ekologiczne to jest mniej produkcji. Trochę powiem Państwu szczerze, że trochę na zamieszanie też narobił jeden z raportów podległej Komisji Europejskiej instytucji analitycznej, nie podległej w tej branży, w której ja jestem, ale troszkę zbyt uproszczone podejście było i między innymi wskazano na te zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego. Natomiast rolnictwo ekologiczne, no to zależy, jak się do niego podejdzie, ale jeżeli potraktujemy go tak, jak ono w zasadzie powinno przede wszystkim funkcjonować, to znaczy to jest znakomita oferta dla rolników, którzy mają właściwie wybór być rolnikiem ekologicznym albo nie być rolnikiem wcale. Bo i to jest przede wszystkim oferta dla małych, średnich gospodarstw rolnych, które nie mają szans w konkurencji konwencjonalnej, bo są za mali, a w ekologicznej, która wymaga większego nakładu pracy, gospodarstwa rodzinne mogą sobie na to pozwolić i mogą, no tak jak ten podany przeze mnie w przykładzie, ten rolnik ekologiczny w Estonii. Jeżeli takie podejście zastosujemy, to nie tylko, że nie stracimy produkcji, ale rolnictwo ekologiczne będzie sposobem na zwiększenie produkcji jako takie, zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego. Kraje, które rozwijały rolnictwo ekologiczne, na przykład Włochy, to można prześledzić w kolejnych latach, że nie tylko, że w miarę rozwoju rolnictwa ekologicznego ich produkcja globalna, ta dodana przede wszystkim, bo ta produkcja dodana jest tutaj najważniejsza, no nie tylko nie, że nie spadała, ale rosła. Więc nie potwierdza się teza, że rolnictwo ekologiczne to jest rolnictwo mniej wydajne. No oczywiście, jakby powiedzieć, że ktoś, kto był intensywny, prowadził gospodarstwo, sypał nawozy i tam starał się rekordowe plony osiągać i teraz przechodzi konwersję i staje się rolnikiem ekologicznym, być może w jego, tym konkretnym gospodarstwie ta produkcja globalnie się zmniejszy. Ale tak w ogóle, ile wnosi rolnictwo ekologiczne, to ja myślę, że można udowodnić bardzo łatwo, że ono jest po prostu produkcyjne. Ono daje taką produkcję, której bez tego by nie było, bez tego wsparcia dla rolnictwa ekologicznego. I z tym się chyba mierzymy w Polsce. No ja kiedyś powiem Państwu, że trochę użyłem tutaj może takiego, bo ktoś uzna politycznego argumentu, ale no, ponieważ kiedyś była taka klasyczna wypowiedź, po co lotnisko w Warszawie, skoro jest w Berlinie, no to żebyśmy o żywności ekologicznej tak nie mówili. Po co żywność ekologiczna w Polsce, skoro można ją kupić w Niemczech? Nie, ona powinna być. Wszyscy producenci, oczywiście rynek europejski jest wspólny i nikogo nie dyskryminujemy, ale no, żywność ekologiczna powinna być lokalnie dostępna. Lokalnie. No, i wszystko trzeba zrobić, żeby tak się stało. Więc ja myślę, że czeka nas jeszcze
dość trudna rozmowa z polskim rządem, z polskim ministrem rolnictwa, z panem wicepremierem, bo uważam, że polski plan strategiczny nie jest wystarczająco ambitny, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa ekologicznego. Nie jest i to obiektywnie stwierdzam. Przy czym Komisja Europejska tego nie narzuci, bo ten cel 25% ziemi w rolnictwie ekologicznym nie jest celem prawnie wiążącym. To jest cel polityczny do osiągnięcia. To nie jest tak, że każdy rolnik ma mieć 25% tej ekologii tak zwanej, że każde państwo ma mieć 25% co najmniej ziemi w rolnictwie ekologicznym. Nie. To jest cel polityczny, do którego będziemy zachęcać, namawiać, przekonywać. Nie będziemy zmuszać, bo nie mamy do tego prawnych instrumentów, ale uważam, że Polska może sobie zdecydowanie więcej ambicji przedsięwziąć, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa ekologicznego, choćby kierując się wynikami spisu rolnego ostatniego z 2020 roku, a ten spis wykazał, że około 30% rolników w Polsce nie stosuje nawozów i nie stosuje pestycydów. 28-29%, więc to są już naturalni kandydaci do rolnictwa ekologicznego. Trzeba do tego zachęcić, stworzyć warunki organizacyjne. Przepraszam, rozgadam. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, pan chciał sobie pokomentować? To ja może tak w woli zachęcenia dla tych rolników, którzy nie są jeszcze ekologicznie, a mogliby być, wcale produkcja nie spada, jeżeli chodzi o wydajność gospodarstwa. My jesteśmy namacalnym przykładem tego, że można z 30 hektarów warzyw w ekologii wyciągnąć, jak to pan komisarz powiedział, w granicach od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy ton warzyw ekologicznych i sprzedać je w Polsce. Mało tego, rok temu pojawił się na konferencji IBA-Jazadem Polska komunikat z danymi statystycznymi, pierwszy raz chyba odkąd pamiętam tę konferencję, na temat produkcji marchwi ekologicznej w Polsce i się okazało, że trzy gospodarstwa w Polsce produkujące marchew ekologiczną stanowią 70% rynku marchwi ekologicznej w Polsce. W tym jedno z nich to moje gospodarstwo, drugie znajdujące się na Żuławach i trzecie znajdujące się w województwie lubelskim, czyli każde od siebie oddalone o 300 parę kilometrów. Więc wydaje mi się, że jest bardzo dużo miejsca i faktycznie bardzo dużo osób tutaj chodzi jeszcze bez butów i można te buty im próbować założyć, niekoniecznie na siłę. Jeżeli chodzi o ten spis rolny, do którego pan komisarz nawiązał, no trzeba jeszcze zadać sobie pytanie, czy z tych gospodarstw, które deklarowały nieużywanie środków ochrony roślin i nawozów, to są gospodarstwa towarowe, produkcyjne, czy to są gospodarstwa, które są ubezpieczone w KRUS-ie, a prowadzą swoją inną jakąś działalność. To jest kolejny przykład. Natomiast wracając do tej produkcji ekologicznej, faktycznie ograniczając nawożenie, zmieniamy całkowicie prowadzenie gospodarstwa. No, my na przykład w 2012 roku mieliśmy poziom próchnicy w gospodarstwie na skali około 1,1%. Natomiast na chwilę obecną wynika to z badań z 2020 roku, że średnio od 3,5 do 4,2% zawartości materii organicznej w glebie, czyli od 300 do 400 prawie tysięcy litrów wody na hektarze więcej zatrzymanych w kapilarach niż w gospodarstwie prowadzonym w sposób konwencjonalny. Dlatego sypanie nawozów w dużych ilościach niekoniecznie musi powodować zwyżkę plonu, wręcz może usteczniać pobieranie związków organicznych i związków mineralnych z glebu przez rośliny. Natomiast to, co na pewno daje efekt dodatni, to jest właśnie ta woda, której niestety coraz częściej zaczyna nam brakować w ostatnich latach. A myślę, że w związku z pogarszaniem się sytuacji globalnej to będzie jeszcze gorzej. No i dla tej pańskiej wypowiedzi warto było tu przyjechać, żeby to usłyszeć od rolnika, od praktyka. Bo to jest właśnie ta podstawowa wartość. A dzisiaj mamy te niektóre intensywne metody uprawy bez płodozmianu, kukurydza rok po roku na tym samym polu i skargi, że susza jest, prawda? Że wszystko się z tej gleby zabiera, a potem problem susza, no trzeba może jakieś rekompensaty i tak dalej, no wiadomo, bo rolnicy ponoszą straty. Nikt tego nie kwestionuje, że trzeba w takich sytuacjach pomagać, ale przede wszystkim no, trzeba promować i wspierać takie dobre praktyki, o których pan powiedział, bo to właśnie tak działa, to jest ta wartość.
Zresztą jak się śledzi wyniki, jeśli chodzi o nawożenie, to bardzo ciekawe wyniki z polskiego rocznika statystycznego można wynikać, wyczytać, że w tych województwach, są przekrój wojewódzki jest, tam gdzie jest dwa razy większe nawożenie, już nie będę wymieniał nazw województw, są takie województwa, gdzie jest 170 NPK na hektar i są takie, gdzie jest 85. I gleby są lepsze w tych, co mają 170, a plony są wyższe w tych, co mają 85. I to jest przykład. Zresztą mózgi akurat też nawet dobrze na tym tle wypada. Nie ma dużego nawożenia, a ma stosunkowo wysokie jak na warunki krajowe plony. Bardzo dziękuję. Ostatnia seria pytań, zanim oddam Państwu głos. Pytanie do Pani poseł, dwa pytania właściwie. Czy faktycznie, co z tym planem strategicznym dla Polski? Komisarz mówi, że jest mało ambitny. Dlaczego, czy tak faktycznie Pani zdaniem jest, a jeśli tak, to dlaczego, z czego to wynika? A drugie pytanie do Pani poseł, o co chodzi w ogóle z tą ustawą o rolnictwie ekologicznym, że ona jest tak słaba? Ja może jeszcze zanim odpowiem, to ja bym tak sobie życzyła, jak to pewnie Pan Komisarz, wszyscy, którzy jesteśmy, uczestniczymy w tej rozmowie, żeby nie robić z ekologii, z rolnictwa ekologicznego takiego czarnego luda, którym się straszy rolników. I tak jak Państwo powiedzieli, to nie jest obowiązek i ja bym to absolutnie oddzieliła, że jeżeli ktoś jest chętny, to pomagajmy, żeby i załóżmy sobie jakieś cele, nikogo nie zmuszając, ale nie antagonizujmy tych, którzy produkują w swój sposób, tylko po prostu zachęcajmy swoją postawą i tymi możliwościami dopłat czy wspomagania tego rodzaju rolnictwa, bo wtedy to rzeczywiście będzie działało i nie twórzmy sztucznych problemów. I tu przejdę do tematu rolnictwa ekologicznego. Pojawiła się ustawa o rolnictwie ekologicznym, która jest wejściem w życie dyrektywy unijnej, trzeba było ją wpisać. Problem polega na tym, że od lat czekamy na ustawę ekologiczną i znalazły się tam zapisy, które nie powinny się znaleźć. Razem z panią Dorotą i NGO-sami przedstawiliśmy swoje w pierwszym czytaniu swoje wątpliwości i wiele poprawek, które skreślały niepotrzebne utrudnienia administracyjne. Takim utrudnieniem jest między innymi, pani Dorota pewnie nie mówiła, jest egzamin, jedyny w Europie egzamin na rolnika ekologicznego. No po prostu nie możemy zrozumieć, skąd to się wzięło i mimo naszych próśb, tłumaczeń, ministerstwo nie chce się zgodzić na wykreślenie tego egzaminu. Drugie to, pani Dorota mi pewnie przypomni, ale drugim najwięcej mi utkwił w głowie ten egzamin, ponieważ nigdzie w Europie go nie było. Później było, rozliczanie do 5 lat w tył. No coś, co właściwie każdego zamrozi, jeśli myśli o tym, że po 5 latach ktoś przyjdzie i będzie żądał od niego dokumentów, jak już dawno wszystko zostało sprzedane, wszystkie te dokumenty zostały przedstawione i to było też takim, i takich kwiatków tam jest więcej. Udało nam się tylko spowolnić pracę. Prosiliśmy bardzo, żeby tą ustawę wrzucić do podkomisji, gdzie w wolnym czasie, gdzie dużo wolniej będziemy czytać poszczególne zapisy i dyskutować o tym, żeby ewentualnie poprawić tą ustawę. Otrzymaliśmy informację, że to jest tylko ustawa, która prawo unijne wprowadza i w zasadzie ustawa o rolnictwie ekologicznym powinna być inna i będzie inna, tylko że my wiemy, że ona po prostu się nie pojawi i stąd nasz problem i jednak zła opinia o tej ustawie. Mam nadzieję, że jednak będzie trochę lepiej. A plan strategiczny, ja bym chciał jeszcze wspomnieć, jeżeli pan pozwoli, tylko bo u mnie w biurze się pojawiło i wiem, że pewnie u pana komisarza też się pojawi, to jest taki ogólnoświatowy ruch Ratujmy Glebę, to jest to, co pan komisarz mówił, czyli taki ogólnoświatowy ruch, który pokazuje poprzez Indie i inne kraje światowe, że proste zasady
między innymi zwiększania substancji organicznej w glebie mogą spowodować, że ta wydajność gleby będzie większa i mniejsze zużycie nawozów dalej. I tutaj bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy byli u mnie w biurze, młody człowiek z Anglii. Wiem, że dzisiaj będzie przedstawiana ta propozycja na COP15 tego ruchu Ratujmy Glebę ogólnoświatowego. Bardzo dziękuję. Też pominąłem chyba, nie? Tak, to myślę, że wystarczy, bo czas nam się kurczy. To teraz jeszcze pytanie do Doroty. Raczej w trawie piszczy brukselskiej, że... Jeszcze musiałabym się odnieść na sekundę. A, to proszę. Do ustawy, tak? Do ustawy, a mianowicie, szanowna pani poseł, chyba drobne przejęzyczenie. Egzamin jest dla inspektora rolnictwa. Inspektora, tak. Inspektora. I on jest tylko w świecie, w Polsce i w Chinach. I nam ciągle jest powtarzane, że Komisja Europejska bardzo się zainteresowała tym systemem i inne kraje też chciałyby wykorzystać. Przez tyle lat żaden kraj z tego pomysłu nie skorzystał. W innych krajach sprawdzane są kompetencje i wykształcenie, a w Polsce zdaje się test na 50 krzyżyków i wtedy już się uzyskuje uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego, a chodzi oczywiście o pieniądze, bo jest 6 specjalizacji. Każda kosztuje 150 zł. Specjalizacje można zdawać po 3-4 razy do skutku, więc po prostu no to jest tak jak na prawo jazdy mniej więcej. Jeszcze na sekundkę do planu strategicznego, bo takie pytanie tutaj padło. W planie strategicznym jestem członkiem koalicji Żywa Ziemia, to jest koalicja ponad 20 organizacji pozarządowych, głównie ekologicznych w szerokim sensie, ale także rolników ekologicznych i takich organizacji też społecznych, dla których wieś, obszary wiejskie są też ważne, a nie tylko samo rolnictwo. W planie strategicznym Polska zapisała, że z obecnego tam prawie 4%, chyba 3,4% rolnictwa ekologicznego ma być do roku 2027 3,52% rolnictwa ekologicznego, powierzchni upraw ekologicznych, która korzysta ze wsparcia w ramach nowego instrumentu wspólnej polityki rolnej, jakim są ekoschematy, ale poziom rolnictwa ekologicznego w Polsce ma wzrosnąć do 7% powierzchni, tak? Czyli 7% w przyszłości, ale tylko 3,52 dostanie dopłaty. I ciągle pytaliśmy w konsultacjach, były 4 fazy konsultacji planu strategicznego, pytaliśmy się, dlaczego ci pozostali mają się rozwijać bez pieniędzy. No, można się rozwijać bez pieniędzy, ale to jest żadna sztuka, skoro można się rozwijać też korzystając z dotacji. Nigdy rzeczowej odpowiedzi na to nie otrzymaliśmy i widzieliśmy, że Komisja Europejska w swoim liście obserwacyjnym też zwróciła na to uwagę, że nie jest jasne, w jaki sposób ma być rozwijane rolnictwo ekologiczne do poziomu 7%. I powiem tak, już to powiedziałam, że kraje, które widzą w tym sens, to już dawno mają 25%, albo zamierzają mieć kolejne procenty, tak jak właśnie te 30% w Austrii czy w Niemczech. Natomiast Polska no, będzie dalej na szarym końcu, tak jak była, bo nikt nigdy nie widział za stosowne, żeby tej branży rozwijać. Ale w planie strategicznym jest wiele różnych dziwnych rzeczy, nie, patrząc troszeczkę szerzej niż rolnictwo ekologiczne. Mamy na przykład taki nowy ekoschemat pod tytułem Biologiczna ochrona roślin. Do tego schematu jest przewidziane, że będą dopłaty do biologicznych środków ochrony roślin, które są bardzo drogie. Głównie są stosowane w sadownictwie. Proszę Państwa, mamy tam 14 milionów hektarów gruntów rolnych w Polsce na oko, a wsparcie w ramach ekoschematu biologiczna ochrona roślin będzie przewidziane do 5 tysięcy hektarów, czyli po prostu do jakiegoś milimetra. Biorąc pod uwagę, że jabłoni w Polsce jest około 200 tysięcy hektarów, oferowanie wsparcia dla 5 tysięcy hektarów, to jest pytanie takie jakby, no dla kogo? Kto pierwszy? Czy nie wiem, ci co mają nazwisko na A się załapią? No po prostu to jest niewspółmierne do potrzeb i do możliwości, jakie byłyby w polskim sadownictwie. W ramach koalicji Żywa Ziemia składaliśmy też uwagi, że na przykład są pewne ekoschematy, na przykład uproszczona uprawa, w której dopuszczone są herbicydy. Więc właściwie to nie powinien się nazywać ekoschemat, tylko schemat herbicydowy. I czy podatnik europejski jest przekonany, że powinien wspierać schemat herbicydowy pod nazwą ekoschematu? Dużo rzeczy było w planie strategicznym takich, których nie powinno być.
Dopiero będę czytać list obserwacyjny i odpowiedź Polski i analizować każdą rzecz. Na pewno jeszcze Koalicja Żywa Ziemia do tego się odniesie. A z czego twoim zdaniem to wynika, że tak, takie są zapisy? Jeśli można? Nie wiem, ja nie wiem. Pani poseł, ale krótko, bo to jeszcze tutaj mam dwa pytania do pozostałych prelegentów. Ja przepraszam, tylko że ja nie powiedziałam o tym, bo do końca nie znamy tych zapisów, ponieważ nie zostały one przedstawione przed wysłaniem, a mamy dwa pytania od rolników, na które też nie umiemy odpowiedzieć. Na komisji pytaliśmy, czy na przykład proste pytanie, czy można i ile schematów włączyć. Tego nikt nie wie, nikt nam tego nie może odpowiedzieć. Jeśli wolno, to ja się do tego odniosę, no, jako osoba, która będzie te plany strategiczne zatwierdzać. Działamy transparentnie, wszystkie plany strategiczne są opublikowane, wszystkie listy obserwacyjne komisji, te, które zostały wysłane, bo jeszcze niektóre kraje były opóźnione i te listy też później są wysyłane, ale do Polski. Polska złożyła w terminie jako jedna z pierwszych swój plan strategiczny i dlatego jest oceniana jako jedna z pierwszych. Uwaga dotyczy rolnictwa ekologicznego, o tym już powiedziałem, i będziemy zachęcać, ja to będę robił osobiście, że Polska ma wszelkie warunki, żeby miała więcej ambicji dla rolnictwa ekologicznego i żeby było więcej wsparcia, bo tego się rzeczywiście nie osiągnie, jak mówiła pani Metera, bez wsparcia. Rolnictwo ekologiczne musi mieć wsparcie. Nie ma co się łudzić, że jak nie będzie wsparcia, to się będzie samo z siebie rozwijać. I druga kwestia, ekoschematy. Pani poseł pyta, czy można łączyć. To jest wszystko jeszcze nieprzesądzone. Uważam, to mogę też publicznie powiedzieć, bo już taki odpowiedzi udzielałem, że polskie ekoschematy są do przebudowy. Ten problem tych propozycji, bo tych ekoschematów jest 16 i tam są rzeczywiście bardzo takie skierowane do bardzo wąskiego kręgu beneficjentów projekty i tak nie może być. To znaczy, no, ekoschematy muszą być powszechnie dostępne. To nie może być oferta dla wąskiego tylko kręgu potencjalnych beneficjentów. Absolutnie nie ma na to zgody i to chcę już od razu w tym momencie powiedzieć, że takie ekoschematy adresowane do 700 hektarów, do 3000, do 5000, absolutnie nie. Ja myślę, że ekoschematy powinny się skupić wokół dwóch kwestii. Dla gospodarstw hodowlanych dobrostan zwierząt odpowiednio stopniowany, dobrostan zwierząt, przez który naprawdę można osiągnąć no, nie tylko efekty etyczne, to może być w cudzysłowie dobrostan rolników również. I to jest droga, jest jakby gotowa koncepcja, jest to, zresztą miałem spotkania z polskimi związkami hodowlanymi, którzy to widzą bardzo podobnie i się cieszę z tego, że to jest droga, którą jeszcze można pójść, bo to można zmienić. Natomiast w rolnictwie tym roślinnym, czy w ogóle w uprawie ziemi, trzeba rzeczywiście pójść w tym kierunku, w którym działa ten ruch ochrony gleby, w tym, o którym mówił pan Piotr Krajewski, jak się poprawia jakość gleby poprzez właśnie te praktyki. Ja bym powiedział szeroko, bo to już nie tylko sama ekologia, ale szeroko rozumiane rolnictwo węglowe, czyli krótko mówiąc te praktyki, które sprzyjają pochłanianiu węgla w glebie. I pytania, czy można łączyć ekoschematy, nie będzie, jeśli wprowadzimy taki kaskadowy system płacenia za kolejne, za jakby zwiększanie tych praktyk. Im więcej dobrostanu, tym więcej dopłat. Im więcej tego rolnictwa węglowego, tym więcej dopłat. Nie ma wtedy kwestii rozstrzygania, czy się łączy ekoschematy, czy nie. Najłatwiej zrobić je, jeżeli się je będzie stopniować po prostu. No, ja jestem w kontakcie z polskim rządem, więc myślę, że w tym kierunku ten plan strategiczny powinien być zmieniony i pracujemy nad tym. Polska może mieć wzorcowy plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. Bardzo bym chciał, żeby tak było. To panie komisarze, jak już pan jest przy głosie, to jeszcze zadam, zanim oddam głos publiczności, takie pytanie związane z nowym GMO. Mam przed sobą komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 23 marca 2022 roku. Komisja działa na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania unijnych rolników i konsumentów. I w pewnym momencie pojawia się takie zdanie, że to wzmacnianie i wspieranie będzie polegało, oznacza to większe wykorzystanie innowacji przyczyniające się do zrównoważonego zwiększenia plonów, takich jak rolnictwo precyzyjne, nowe techniki genomowe. Pytanie do pana komisarza, co z nowymi GMO w Europie? Czy coś się zmieniło? A jeżeli się zmieniło, to
ma być jakaś akceptacja, to jakie mechanizmy ochrony rolnictwa ekologicznego przewiduje Unia Europejska? Nie, nic się nie zmieniło, to znaczy jest unijne rozporządzenie o rolnictwie ekologicznym znane wszystkim, bo już obowiązujące, jego wprowadzenie w życie zostało opóźnione o rok, ale funkcjonuje, polska ustawa będzie je uzupełniać. Oczywiście są myślenie o nowych technologiach, innowacjach nie oznacza zgody na GMO w Unii Europejskiej, tak nie należy tego odczytywać. Myślę, że jest spory ruch zainteresowany, żeby tak się stało, ale to podejście... W sensie korporacji, tak? No, tych, którzy chcą na tych technologiach zarabiać. Ale zdajemy sobie sprawę z zagrożenia dla rolnictwa konwencjonalnego, dla rolnictwa ekologicznego i to podejście ostrożnościowe jest w tej kwestii jak najbardziej podtrzymane. Przepraszam, bo pan jeszcze pytał o jakąś drugą kwestię. Nie, to tylko to. To zaraz oddam państwu głos, ale ostatnie pytanie do pana Piotra. Panie Piotrze, jak to wygląda sytuacja taka, że pan uprawia tą ziemię tak, jak uprawia, a są rolnicy obok, nie wiem, znajomi, sąsiedzi, którzy uprawiają konwencjonalnie? Jakie tu interakcje zachodzą? Co tu się dzieje od kuchni, jakby pan nam mógł zdradzić? Czy... Na początku, jak zaczęliśmy się przekształcać na gospodarstwo ekologiczne, to oczywiście było pukanie się w głowę i śmiech dookoła, że co my robimy, a jak dostaliśmy pożytecznymi mikroorganizmami czy różnymi szczepami bakterii nasze uprawy, no to było kolejne pytanie, czy lanie tej wody coś pomoże w ogóle roślinom, czy nie ma sensu. No myślę, że to, co robimy, to w jaki sposób prowadzimy gospodarstwo, to już przez ostatnie 6-7 lat znacząco pokazało, że jest sens i jest jak najbardziej możliwość prowadzenia w ten sposób gospodarstwa. Ale co teraz sąsiedzi mówią? Ci, którzy się pukali w głowę? Za wiele nic nie mówią. Obserwują, co się dalej będzie działo. Naśladować niedługo. Nie wiem, czy będą naśladować. Tak jak powiedziałem, z gospodarstw, akurat biorąc najbliższe otoczenie, tylko moja wioska, gdzie ona stała kiedyś warzywami, można powiedzieć, na chwilę obecną to zostało może 5-6 rolników konwencjonalnych, którzy dalej uprawiają warzywa, tych w sumie największych, którzy najwięcej zainwestowali w produkcję. Natomiast reszta, to tak jak wcześniej wspomniałem, albo rozpoczęła pracę gdzieś w mieście, czy zajęła się jakimś innym biznesem poza rolnictwem, a ziemię po prostu trzyma jako taki bypass bezpieczeństwa, że w razie coś by poszło nie tak, to jest to sprzedaż, jest jakaś poduszka finansowa. Ale ktoś poszedł pana śladem? Widział, że pan zainspirował? W najbliższej okolicy nie. Na razie to, tak jak powiedziałem, chyba wszyscy obserwują, co dalej będzie się działo. Bo nie ukrywając, jeżeli ktoś z boku by popatrzył, czy pierwszy raz przyjechał do nas do gospodarstwa, to podejrzewam, że w ogóle by nie pomyślał, że to jest gospodarstwo ekologiczne, dlatego że są nowoczesne maszyny, jest wykorzystanie nowych technologii, opryskiwacz jest na porządku dziennym używany, bo czymś te szczepy bakterii, kwasy humusowe, czy aminokwasy, czy wyciągi roślinne trzeba podać na roślinę, tego nie unikniemy, tego nie jesteśmy w stanie, nie wiem, wylać do jakiegoś dozornika, który sam to zaaplikuje, albo rozpylić powietrze, żeby samo spadło na pole. To trzeba po prostu podać roślinie, tak samo jak podaje się środki ochrony roślin w gospodarowaniu konwencjonalnym. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, na przykładzie, gdzie każdy kojarzy, albo większość przynajmniej kojarzy gospodarstwo ekologiczne jako nieduży ogródek czy niedużą działkę i kilka osób z motykami w rękach, które tą działkę uprawiają, no to u nas wygląda zupełnie inaczej. Tak? Jeżeli na 40 hektarach 4 do 5 osób potrafią utrzymać, ochronić warzywa uprawione od zakwaszczenia, poprzez stosowanie różnych pilników, wypalania kwasów przed schodami warzyw, stosowania odpowiednich kompozycji ziół czy mieszanek wyciągów roślinnych w ochronie przed szkodnikami czy produktów fermentacji bakteryjnej. Tutaj naprawdę odbiega to w moim odczuciu daleko od postrzegania przez przeciętnego człowieka rolnictwa ekologicznego. Jeżeli chodzi o samo pakowanie, wysyłki, to również to wygląda dokładnie tak samo jak w dużych gospodarstwach,
zajmujących się dystrybucją do sieci handlowych czy innych. Zresztą notabene my też do nich dystrybuujemy. Tak? To są nowoczesne maszyny do pakowania, nowoczesne linie, myjnie, szczotkarnie, sortownie, tak? gdzie ten towar jest przygotowywany. To panie Piotrze, to jeszcze się cofnę do tyłu. A co było takim powodem, że pan zmienił jakby podejście? Najbardziej przyczyniły się do tego moje studia. Ja studiowałem na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGW w Warszawie. I mój promotor Stefan Pietkiewicz, profesor Stefan Pietkiewicz, popchnął mnie troszeczkę w kierunku właśnie biologii, jeżeli chodzi o badanie wpływu mikroorganizmów na wzrost, korzenienie się roślin, na ochronę przed patogenami przez te mikroorganizmy czy ich komponenty. Prowadziłem jeszcze, jak moi rodzice prowadzili gospodarstwo w sposób konwencjonalny, założyłem poletkę doświadczalną się w gospodarstwie i ku naszemu zdziwieniu i w sumie zaskoczeniu okazało się, że faktycznie można ochronić biologicznie rośliny, że wcale nie oddadzą gorszych plonów niż uprawiane konwencjonalnie. Stąd też w sumie, może nie z dnia na dzień, ale w bardzo krótkim czasie padła decyzja, żeby przekształcić najpierw moją część gospodarstwa, która wtedy już należała do mnie, na grunty ekologiczne. Rok później tą samą drogą poszedł mój ojciec. Na dzień dzisiejszy prowadzimy wspólnie oba gospodarstwa w sposób ekologiczny w 100%. Nabywamy nowe grunty, przekształcamy je na ekologiczne. Oczywiście to też jest... A ojca jak pan przekonał? Czym się dał przekonać? Było ciężko, nie było łatwo. Najbardziej... Powiem szczerze, tak, że my przez to, że współpracujemy też z instytutami badawczymi, że ze światem nauki jesteśmy praktycznie na bieżąco w jakiejś interakcji, to też było nam troszeczkę łatwiej, tak? Bo oczywiście, jeżeli by były rozmowy tylko między mną a ojcem o tym, czy warto, czy nie warto, albo co robimy, a czego nie robimy, to pewnie byłoby ciężko i trwałoby to dłużej. Ale jak miałem za sobą ja jako wsparcie sztab doktorów, profesorów, osób z różnych firm zajmujących się biologicznymi preparatami, które przyjeżdżały, pomagały nam prowadzić doświadczenia na kolejnych działkach, czy wprowadzać jeszcze w czasie, jak uprawialiśmy konwencjonalnie, biopreparaty do użytku, wybierając środki ochrony roślin chemiczne, no to samoczynnie po prostu człowiek obserwując zdawał wiarę temu, że można, tak? Że jeżeli można, to czemu z tego nie skorzystać? Jeżeli przy okazji jeszcze można te płody później sprzedać w atrakcyjniejszych cenach, to czemu nie? Czemu tego nie zrobić? Tak? Jeżeli jest nisza na rynku, po co sprzedawać to samo, co wszyscy, skoro można sprzedawać prawie to samo, ale jakościowo lepsze? Tak? Zresztą to pokazuje chyba nasza działalność, gdzie moja siostra również zajmuje się gospodarstwem, handlem warzywami ekologicznymi. Prowadzi razem z nami dokumentację w gospodarstwach, zajmuje się dystrybucją, zajmuje się pakowaniem, więc to nie jest zajęcie dla jednego, dwóch ludzi, to jest zajęcie dla całych rodzin, z którego te rodziny mogą się utrzymać. Tak? To nie jest tylko zasada taka, jak coraz częściej obserwuje się to w gospodarstwach konwencjonalnych, że ojciec dopóki ma siłę, to prowadzi gospodarstwo, a jak już nie będzie mógł tego dalej prowadzić, to albo to sprzedamy, albo wydzierżawimy, a my mamy swój jakiś inny biznes. Nie, tutaj rolnictwo ekologiczne ma to do siebie, że też łączy pokolenia. I to nie tylko dzieli, owszem, możemy się nie zgadzać, ale podajemy sobie rękę i działamy dalej. I to jest chyba w nim najpiękniejsze. Dziękuję bardzo. Pytania z sali. Kto z państwa ma pytanie? Proszę, ręka do góry. Proszę. Ja mam pytanie do pana Piotra. Ciekawi mnie bardzo ta kwestia, gdzie państwo sprzedajecie warzywa? Bo mówił pan, że... Jeszcze raz na mikrofon. Mam pytanie do pana Piotra. Ciekawi mnie, gdzie państwo sprzedajecie, bo mówił pan o kooperatywach. Sama byłam uczestnikiem takiej kooperatywy i rzeczywiście zdaję sobie sprawę, z czym jest trudność po stronie uczestników. A mówił pan, że jakby po drugiej stronie są jakieś sieci, tak? I markety, czy duzi odbiorcy. I się zastanawiam, nie wiem, czy można jeszcze jakieś znaleźć rozwiązanie, żeby to też trafiało do kooperatyw, nie tylko do sklepów. Znaczy musimy sobie odpowiedzieć wprost, bo z dwojga złego jednak markety są dużym targetem, jeżeli chodzi o podaż, jeżeli chodzi o uświadamianie konsumenta o jakości, o walorach żywności ekologicznej. Tak naprawdę takie sieci jak Carrefour, czyli
One zrobiły w moim odczuciu najwięcej, jeżeli chodzi o promocję żywności ekologicznej w Polsce, pod kątem odbioru przez społeczeństwo. Tak? Jeżeli chodzi o dostępność, też na chwilę obecną nie mamy tak naprawdę alternatywy. Jeżeli chodzi o podaż dla konsumenta żywności ekologicznej na dużą skalę. Owszem, super sztandarowe są przesłania o lokalnej sprzedaży, o krótkich łańcuchach dostaw. Też staramy się to robić. My na chwilę obecną dostarczamy nasze produkty do 3 sieci handlowych. W sumie tych jednych z największych. Na dzień dzisiejszy w portfolio mamy kilka w sumie z naszych asortymentów, gdzie uprawiamy 12 gatunków warzyw. Do tych sieci jest sprzedawane 6-7. Jeżeli chodzi o indywidualnych odbiorców, też takowi są. Ludzie przyjeżdżają normalnie do nas do gospodarstwa, zamawiając wcześniej warzywa i sami je odbierają. Nie są to może jakieś bardzo znaczące ilości w skali tego, co robimy, jeżeli chodzi o obrót warzywami w sieciach handlowych. Natomiast to jest relacja na lata. Tak? W sieci handlowej dzisiaj jesteśmy, za pół roku, za rok, za 3 lata może nas nie być, może wejść ktoś inny jako dostawca. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualnych odbiorców, jeżeli ktoś zaczyna kupować bezpośrednio w gospodarstwie, praktycznie robi to cały czas, zachęca swoich znajomych. Zdarzają się grupy, gdzie kilka, załóżmy, osób przyjeżdża, czy z Łodzi, czy z Aleksandrowa, ze Zgierza, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na 2 tygodnie, tak, kupując jakieś może nieduże ilości, dla nich wystarczające, a nam z kolei nie sparzające problemu. Tak? W sensie to, co jest najtrudniejsze we współpracy z kooperatywami, to jest bardzo duże rozdrobnienie. Bardzo duże, jeżeli chodzi o podaż tych warzyw dla poszczególnych członków kooperatyw. Kooperatywy na terenie Warszawy, z którymi współpracujemy, rozwiązały to w troszeczkę inny sposób. Jedna z nich otworzyła sklepy, gdzie sprzedaje dla swoich członków kooperatywy po, załóżmy, jakichś gratyfikowanych cenach, preferencyjnych cenach warzywa, natomiast dla zwykłego kupującego z zewnątrz, że tak powiem, wchodzącego pierwszy raz do sklepu, oczywiście jest zachęcenie do przyłączenia się do kooperatywy, aby móc kupować taniej, bo kooperatywa z założenia ma być grupą zakupową. Natomiast jeżeli chce spróbować, to owszem, może kupić w jakiejś troszeczkę wyższej cenie niż członek kooperatywy warzywa, ale to jest też forma reklamy, forma zachęcenia, forma przyciągnięcia do siebie konsumentów. Natomiast nie ukrywamy, że najwięcej trudności sprawiało nam, gdy były kooperatywy, w których zamawiający, załóżmy, zostawiali je samograj sobie, tak? Czyli wysyłali do nas zamówienia, później my musieliśmy jeździć po połowie, załóżmy, Warszawy i rozwozić po kilogramie czy po 2 kilogramy do każdego z kupujących. Co tak naprawdę przerodziło się w to, że transport i logistyka zabijały opłacalność takiego handlu. I to jest moim zdaniem największy problem z kooperatywami, że jeżeli już zaczynają to prowadzić, to powinny to prowadzić w taki sposób, żeby dystrybuować później wewnętrznie te warzywa i myślę, że byłoby dużo łatwiej, dużo taniej i dużo bardziej dostępnie. Tak samo jeżeli chodzi o sklepy branżowe lokalne, tak? Jest ich naprawdę mało. Jest ich naprawdę mało. Niejednokrotnie śmialiśmy się, że rynek targowy w Łęczycy jest bardzo drogim rynkiem, bo nieraz warzywa konwencjonalne można kupić drożej niż u nas bezpośrednio w gospodarstwie warzywa ekologiczne, tak? Bo po prostu tam nie ma producentów, tam są pośrednicy czy ludzie, którzy kupują w gospodarstwach i jeżdżą handlować. Także to też jest mylne wprowadzanie może konsumenta w błąd albo nieświadomie w błąd, że kupując na ryneczku kupujemy od producenta czy bezpośrednio od rolnika. Nie zawsze, a w dużej mierze niestety nie. Natomiast jeżeli chodzi o sieci handlowe, każdy często spotykam się z taką opinią, że w markecie co to za ekologia, tak? Ale tak naprawdę nie mamy innej alternatywy na dzień dzisiejszy. I na dzień dzisiejszy market jest najbezpieczniejszym miejscem do tego, żeby poza gospodarstwem oczywiście, żeby kupić bezpośrednio żywność ekologiczną. Bo dostawca jest zobowiązany do tego, żeby utrzymać łańcuch dostaw i ciągłość dostaw, w miarę jednolitą partię towaru i musi spełnić wszystkie wymagania sieci, tak? Dziękuję. Tylko jedno zdanie dodam. Następne pytanie. Jedno zdanie komentarza, że
No to, to jest pozytywna tendencja, jeśli market, supermarkety zaczynają się interesować żywnością ekologiczną i wspierają. Dobrze, no to sprzedajemy tę żywność no, w takiej sieci handlowej, jaka, jaką mamy. Co nie znaczy, że nie mamy rozwijać też tych lokalnych. Na przykład ja kiedyś widziałem, to już ładnych parę lat temu, w taką dobrze funkcjonujący system w Danii, pod Kopenhagą, jest taka spółdzielnia rolników ekologicznych, którzy mają system subskrypcji takich dostawy. 25 tysięcy chyba takich stałych odbiorców, którym przygotowują paczki, pudełka takie drewniane, w których ileś tam zamówiono. To samo w Austrii, no tak. Dostarczają bezpośrednio do domu. I to tam wszystko włącznie, jakieś trochę kiełbasa, sery, wszystko co różnego rodzaju produkty. Włącznie z piwem, nawet z jakiegoś takiego mini browaru ekologicznym. I to wszystko jedzie do bezpośrednio do konsumenta. Z pominięciem no, sieci handlowych nie potrzeba do tego, bo działa system takich dostaw bezpośrednich. Natomiast to jest akurat bardzo pozytywne zjawisko, że sieci handlowe, te duże sieci handlowe no, wyczuły też dla siebie interes w tym i wspierają rolnictwo ekologiczne. I to jest kolejny sygnał, że to jest rolnictwo z przyszłością. Zresztą cały czas obserwujemy dużo wyższy wzrost popytu na żywność ekologiczną niż na żywność w ogóle. To było widać w kryzysie covidowym i to widać teraz nawet w tym kryzysie wojennym, że wzrost popytu na żywność ekologiczną wyprzedza wzrost popytu na żywność w ogóle i to też przeczy takiej tezie obiegowej, stereotypowej, że nie, konsument tylko kieruje się portfelem, jak widzi tańszą żywność, to zawsze kupi tą tańszą, więc musimy produkować jak najwięcej i jak najtaniej. Wcale tak nie jest. Jest coraz większa rzesza klientów, która patrzy na jakość, patrzy na pochodzenie, którym nieobojętne jest, jak zostało wyprodukowane to, co jest na jego stole, więc to jest rosnący rynek, więc rolnictwo ekologiczne ma przyszłość. Pan Piotr dobrze postawił na rolnictwo z przyszłością. Dziękuję. Pani poseł jeszcze? A propos tych marketów, bo byliśmy w Austrii i tam przedstawiono nam informacje dotyczące tego, kiedy był największy pik wzrostowy, jeżeli chodzi o produkcję ekologiczną. I to było wtedy, kiedy w Austrii w dużych marketach, do dużych marketów weszła właśnie żywność ekologiczna. Ona wtedy, to wejście spowodowało największy rozwój. Tam oczywiście są całe badania, ja tu mówię na komisji, że produkt ekologiczny nie może mieć osobnej półki, tylko jest wśród produktów normalnych, żeby człowiek nie musiał iść specjalnie. To mnie bardzo zdziwiło wtedy, kiedy było na przykładzie mleka, że było mleko zwykłe, tam sojowe jakieś i obok musiało stać na tej samej wysokości mleko ekologiczne. I była bardzo wyraźna różnica w cenie, ale konsument nie musiał iść specjalnie do miejsca, gdzie jest ekologiczna żywność. Ona była wszędzie tam, przy żywności konwencjonalnej, gdzie proponowano ekologiczną. I to podniosło o 20% bodajże sprzedaż tych produktów ekologicznych, a za tym idzie większy rozwój tych produktów ekologicznych. Bardzo dziękuję. Proszę pytanie. Dziękuję. Nazywam się Sławek Gacka. Od 17 lat zasadniczo pasjonuję się i robię wszystko, żeby to zdrowe rolnictwo się rozwijało i ekologiczne. Cieszę się z obecności Piotra tutaj wśród tych praktyków i mam konkretne zapytanie, ponieważ powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak mało rolnicy podejmują decyzję, żeby jednak weryfikować swoje technologie uprawy. I chyba mamy na to odpowiedź, dlaczego to się tak dzieje. I jeżeli rozwiążemy ten supełek, to na pewno w ślad za Piotrem pójdzie bardzo duża grupa osób, przynajmniej młodych osób, ci, którzy, dla których rolnictwo jest pasją i ci, którzy chcą naprawdę też osiągać dobre wyniki ekonomiczne. Ja jestem zdania, że rolnictwo ekologiczne będzie rolnictwem przyszłości, będzie rolnictwem pięknym, będzie prężnym.
tam będzie bardzo dużo również techniki zaangażowanej, której dzisiaj nie ma. Więc pierwsze moje pytanie, czy można wesprzeć małe podmioty wytwarzające technikę dla rolnictwa? Czy można wesprzeć wszelkie pomysły, które by zastępowały siłę roboczą dla małego i średniego gospodarstwa? Najpierw dla tych. Duzi sobie też poradzą, ale to będzie bardzo dobre wskazanie, że tak jak jest, powiedzmy, ekopielni, żeby było szereg jeszcze elementów do tego, które pomagają. Mamy zdolną młodzież. Jestem przekonany, że szybciutko by powstały zakłady, które by wytwarzały takie narzędzia, takie osoby. Czyli pierwsze pytanie, czy to mogłoby być przedmiotem specjalnego programu? Dwa. Mamy szczególny rok wysokich cen nawozów. Dlaczego jest tak duży opór u rolników i przerażenie, że nie mogą kupić nawozów, nie mogą zastosować odpowiedniej ilości, nie będzie plonu? To jest naprawdę demagogia i przez fakty niewystarczających działań resortowych wspierana jest ta demagogia. Po pierwsze, jestem dzień w dzień na polach rolników od 17 lat. Widzę to teraz namacalnie, odbieram wyniki badań, gdzie są po prostu przewyższenia składników nieprawdopodobne. Jestem w gospodarstwach liderujących i tak dalej. Proponuję, czy jest możliwe, że albo z programu, panie komisarzu, programu unijnego pojawił się program pełnego dofinansowania do badania zawartości próchnicy w polskich glebach. Pod hasłem na przykład polskie gleby, dobro narodowe. Brak tej wiedzy, a tej wiedzy brakuje co najmniej w 95%, powoduje, że nie ma świadomości, czym jest wysokie nawożenie mineralne, nie ma świadomości, jak to bardzo degraduje środowisko i tylko brak rachunku łączonego, takiego liniowego zdarzeń, powoduje, że za wszelką cenę jeszcze, powiedzmy, obrońcy tego rolnictwa schemizowanego chcą za wszelką cenę pokazać atuty, że to jest rolnictwo bardziej wartościowe, przyszłościowe i tak dalej. Brak tego rachunku łącznie z rachunkiem społecznym daje asumpt do tego. Pierwsze, tak już kończę, jeszcze mam jedno pytanie. Pierwsze, co, czy możliwy jest taki program z poziomu, powiedzmy, jako program polskiego Ministerstwa Rolnictwa, żeby nie dotować kolejnych porcji wapna, a dotować badania gleby na zawartość próchnicy, badania gleby również na zawartość wapnia, których generalnie nie wykonujemy. I trzecie pytanie moje, na ile, powiedzmy, możemy programami, które byłyby wspierane właśnie poprzez fundusze Brukseli, na ile możemy defetyszyzować pojęcie ekologii w Polsce? Jest za dużo po prostu tych negatywnych opinii, jest za dużo braku życzliwości, zwykłego braku życzliwości, a w ślad za tym braku rozsądku, żeby wspierać to, co rzeczywiście prowadzi do zdrowia. Argumentów gospodarstw jest naprawdę dużo. Dlaczego nie możemy się wybić z tymi gospodarstwami, skoro są, skoro pokazują, że to można i w jaki sposób to można? Dziękuję bardzo. Ja spróbuję odpowiedzieć na, jeśli chodzi o finansowanie z tych, krótko mówiąc, no, z narzędzi, maszyn dla małych gospodarstw, jak najbardziej tak. Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku Polski to jest około 10 miliardów już po transferze części środków z drugiego filara do pierwszego. I to od Polski zależy i od każdego innego kraju członkowskiego, jakie konkretnie programy będą z tych funduszy wspierane. Warunek taki do sprawdzenia na poziomie brukselskim to jest, żeby minimum 35% było na działania związane ze środowiskiem i klimatem.
i tego bardzo pilnujemy. No oczywiście no, pilnujemy jakieś logiki tej interwencji, żeby to nie było też dyskryminujących kryteriów. Zakup urządzeń do rolnictwa ekologicznego jak najbardziej, jeżeli ktoś będzie chciał z funduszy unijnych kupić sobie maszyny, no choćby takie, które są potrzebne do obróbki tych warzyw, nie wiem, pakowania, jest pełna możliwość wspierania i bo to też jest kwestia, w jaką Polska ostatecznie przyjmie koncepcję wsparcia rolnictwa ekologicznego. Do tej pory rolnictwo ekologiczne było wspierane środkami drugiego filaru. Programy gospodarstwa, rolnictwa ekologicznego jako program w drugim filarze. Teraz jest możliwość wspierania z obu filarów. I to może być pierwszy filar jako ekoschemat rolnictwa ekologicznego, jak najbardziej tak, a plus do tego inwestycje w rolnictwo ekologiczne z drugiego filaru. Ja sobie generalnie w ogóle wyobrażam taką logikę tego finansowania, że ekoschematy są obudowane wsparciem w inwestycje potrzebne. Dobrostan zwierząt płacony z pierwszego filaru, inwestycje w dobrostan, żeby wypełnić te warunki, płacone z drugiego filaru. Rolnictwo ekologiczne z pierwszego, można to sobie wyobrazić, inwestycje niezbędne w to, żeby gospodarstwo ekologiczne mogło funkcjonować, z drugiego filaru, czyli z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli chodzi o te badania gleby, myślę, że i ze środków unijnych, wyobrażam sobie, że to byłoby możliwe na przykład w ramach funduszy na doradztwo, w ramach doradztwa sfinansować tego typu usługi, ale to też kwestia jakby podejścia indywidualnego, rządowego, jak również mógłby to być program krajowy finansowany ze środków publicznych. Badanie gleby na zawartość próchnicy to jest chyba bardzo w ogóle dobra idea. Co do trzeciej kwestii, przepraszam, bo już dzisiaj jestem na którymś z kolei spotkaniu i trzecie pytanie uciekło mi już z głowy pańskiej. A, na morzu, już wiem. Generalnie dotyczyło promocji. Tak długo, jak w szkołach średnich i na wyższych uczelniach będzie kształcenie identyczne, jakie sam otrzymywałem i byłem wówczas przekonany, że otrzymałem super wykształcenie, będziemy ciągle w starych rozwiązaniach. Tak, już wiem, o co chodzi. No tak, pokutuje, ma pan rację, pokutuje taka trochę jeszcze ciągle, no, żebym tutaj za mocnego słowa nie użył, ale pokłosie jakiejś dawnej jeszcze takiej retoryki trochę kołchozowej, powiedziałbym. Większe gospodarstwo, im większe to tym lepsze, im więcej nawozów to tym więcej plonów. W jakim zakresie nawożenie jest potrzebne dla plonowania. Natomiast ja mówiłem o przykładach krajowych, województw, bym się porówna, ale są przykłady też krajów. Na przykład zauważyłem, że Niemcy, już nie pamiętam, to jest tam jakiś okres 2010-17 chyba czy 18, zmniejszyli nawożenie ze 150 na 125 kg NPK, a w tym samym czasie produkcja roślinna wzrosła u nich o kilkanaście procent. W tym samym czasie. Mniej nawozu, więcej plonów. Finlandia jeszcze o wiele bardziej, bo oni ze 125 na 88 zmniejszyli, a ta zwyżka plonów była jeszcze, już nie pamiętam w tej chwili, nie chciałbym błędu popełnić, ale jeszcze wzrosła. Więc jakby no są, to jest tak jak w takim powiedzeniu, niektórzy tego nie przyjmują i wychodzą z założenia, że jeżeli fakty przeczą naszej teorii, to tym gorzej dla faktów. Teoria jest na wadliwych założeniach, że za dużo nawożenia to jest też jest po prostu szkodliwe. No. Więc jeśli chodzi o nawożenie, to tutaj wspomniane było rolnictwo precyzyjne w którymś momencie. Wydaje mi się, że dla tych dużych gospodarstw, które nie chcą być ekologicznych, dużych, no, nie tylko dużych, no ale to wymaga jednak sporych nakładów, które nie chcą być ekologiczne, no to przecież jest wybór, ale rolnictwo precyzyjne, czyli wspieranie tych zakupu, tych urządzeń, które pozwalają precyzyjnie stosować nawozy, środki ochrony roślin. No, widzimy, bo to jest, to prochu się tu nie wymyśla, bo to już jest wymyślone. To też sobie wyobrażam wspieranie takich gospodarstw, dzięki czemu tych nawozów będziemy wysiewali mniej, a plonów będzie więcej. Bo dzięki precyzyjnemu użyciu tych środków. To jest jak najbardziej też godne poparcia. Natomiast to przekonywanie,
Tak, ja myślę, że my musimy się, i w pełni się z Panem zgadzam, że no, trzeba odeprzeć i to faktami, danymi, liczbami, że ekologia w rolnictwie to nie jest likwidacja produkcji. No trochę nam, tu wspomniałem już chyba, trochę nam tutaj utrudniło tą narrację taka pewna analiza zrobiona przez ośrodek badawczy unijny, który no nie wszystkie parametry wziął pod uwagę i taką dość uproszczoną ocenę sporządził, z której jakby potwierdził tą tezę, że strategia od pola do stołu to może doprowadzić do zmniejszenia produkcji o 20%, co absolutnie nie przyjmuję tego. Nie widzę żadnych podstaw do takiego podejścia, a trzeba się z tą narracją zmierzać. Ale no, bardzo się cieszę tutaj od Państwa też wiele. Pana Piotra tutaj usłyszałem takie argumenty, że naprawdę wzmacniają mnie w dalszych tutaj bojach. Ja przepraszam, trzy pytania. To teraz nagle wszyscy chcą zadawać pytania. Tam jedno, tu dwa i to już będzie koniec, bo mieliśmy skończyć za 15. Proszę bardzo, pani. Anna Bucińska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ja mam pytanie kierowane do pana komisarza. W nawiązaniu do wypowiedzi dotyczącej zamówień publicznych, szczególnie zielonych zamówień publicznych. I bardzo cieszę się, że ten wątek właśnie tutaj pojawił się w dyskusji w wypowiedziach pana komisarza i pana posła. Natomiast moje uwagi są następujące. Otóż system zamówień publicznych jest dosyć skomplikowany w każdym państwie. Nasza ustawa poprzednia, zmieniona 50 razy, została niedawno zastąpiona nową ustawą. Tam rzeczywiście nie pojawiły się obligatoryjne zapisy dotyczące stosowania zielonych zamówień publicznych. Natomiast znając praktykę zamawiających, wiem, że oni obawiali się przez lata wprowadzania właśnie takiego podejścia proekologicznego, nastawionego właśnie na promowanie rolnictwa. I tutaj mam na myśli i rolnictwo ekologiczne, i promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, i promowanie innowacyjności. Mimo, że to było możliwe. To było możliwe tak naprawdę od lat. Natomiast w praktyce postępowania udzielenia zamówienia publicznego to nie było po prostu stosowane. Te możliwości są, bo one są i w opisie przedmiotu zamówienia, i w kryteriach kwalifikacji wykonawców, i w etykietowaniu produktów, i na etapie oceny ofert, żeby de facto, mimo tego, że mamy ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, i tak nie decydowała na niższa cena, bo taka jest praktyka, że te inne kryteria się niestety stają iluzoryczne. No i wreszcie na etapie wykonania zamówienia. I rzeczywiście administracja publiczna może na przykład do szkół, do szpitali, do różnego rodzaju konferencji uniwersyteckich, do zakupu cateringu też w instytucjach publicznych, wszystkich tych, które funkcjonują i na szczeblu administracji centralnej, i administracji samorządowej, i w instytucjach podległych, też właśnie wprowadzać pewne elementy promujące, i to zgodnie z prawem, bez naruszenia tutaj jakichkolwiek zasad, właśnie też i rolnictwo ekologiczne. Proszę zadać natomiast pytanie. To jest problem dotyczący właśnie tych dobrych praktyk. I stąd moje pytanie. Czy Komisja Europejska planuje jakiś specjalny program promujący zielone zamówienia publiczne? I czy też w zamówieniach publicznych w samej Komisji Europejskiej też ten wątek właśnie tych ekologicznych zakupów jakoś się przejawia? Na przykład czy stołówka też kupuje takie ekologiczne produkty i jakoś to promuje? Czy takie właśnie też instrumenty są zastosowane? Dziękuję. Tak, bardzo Pani dziękuję. Wiem, że Pani się tym zajmuje bardzo aktywnie, zawodowo i to jest rzecz właściwie od tych zamówień publicznych i od rozwoju konsumpcji ekologicznej. Zaczyna się, no, nie powiedziałam o ważnym dokumencie, plan rozwoju rolnictwa ekologicznego, którego no, jestem, że nie autorem, bo przecież zespół nad tym pracował, nawet odpowiedzialny byłem za jego przygotowanie. Plan przyjęty w ubiegłym roku, który przewiduje różne konkretne 23 działania, jakie są potrzebne w trzech sferach, czyli właśnie od konsumpcji poczynając, poprzez samo rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne. I no, ten plan jest dość znanym dokumentem i on, jakby tam jest zachęta, bo nie obowiązek, ale zachęta, żeby kraje członkowskie tworzyły też własne plany krajowe uwzględniające te działania. Mogą być też jak plany na szczeblu lokalnym, to jest jakby no, zachęcenie do pewnego ruchu i
I tu jest miejsce na... Co oznacza ten komunikat o preferencjach dla zamówień publicznych? No, komisja dała jednoznaczny sygnał. Kto zechce wprowadzić preferencje dla produktów ekologicznych przy zamówieniach publicznych, jeżeli zamawia się żywność do szkół, do szpitali, do wszelkich placówek, które muszą podlegać rygorom zamówień publicznych. Jeżeli one ograniczą swoją ofertę tylko do rolnictwa ekologicznego, do produktów ekologicznych, albo jakiś wymóg części wprowadzą, jakieś preferencje, to nikt nie będzie mógł skarżyć, że to jest niezgodne z wolnym rynkiem, z regułami zamówień publicznych, nikt nie pójdzie, albo jak pójdzie do komisji na skargę, to usłyszy odpowiedź nie, przepraszamy, ale to jest zgodne z naszą preferencją dla produktów ekologicznych, więc to jest jakby to bezpieczeństwo prawne, że tego typu zamówienia nie będą kwestionowane, bo można sobie wyobrazić, że jakaś organizacja rolników konwencjonalnych wyjdzie ze skargą, a jak to, dlaczego ekologiczne, a my też chcemy sprzedawać. No więc można być nie, to jest uzasadniona preferencja dla produktów ekologicznych. Myślę, że trzeba tutaj mocno to promować, zachęcać, bo to jest jakby, no trzeba rozszerzać to społeczne zapotrzebowanie, ten rynek konsumenta, a w ślad za tym będzie postępować rozwój. Jeżeli, no bo właśnie to pytanie do pana Piotra padło, gdzie pan sprzedaje swoje produkty, tak? No to jest to, z czym się muszą rolnicy ekologiczni liczyć. I to jest, bo pan Piotr jest, no jak na warunki polskie, dużym rolnikiem ekologicznym. 40 hektarów to jest duże gospodarstwo ekologiczne. I tu z dużymi odbiorcami oczywiście jest właściwa rozmowa. Natomiast jakiś mniejszy rolnik, kilkuhektarowy czy kilkunastohektarowy, może mieć już problem, czy jego skala dostaw będzie taka, że zainteresuje to sieci handlowe, ale właśnie przy preferencjach do pobliskiej szkoły, do szpitala, do jakiegoś tam internatu, do stołówki pracowniczej gdzieś w instytucji państwowej, czemu nie? Jak najbardziej. I tutaj jest pełne pole do rozwijania tych zamówień publicznych. Życzę powodzenia. Proszę, tam ostatnie pytanie. Przy pani tej jeszcze tam. Tak, jeszcze tutaj dwa. Panie komisarzu, ja chciałbym... Krótko. Pan komisarz wspomniał, że stawiamy na te gospodarstwa małe i średnie. Pan widzi te gospodarstwo średnie w Polsce i w krajach unijnych. Wielu polityków w latach 90. pani to zachęcało, podając przykład Grecji, że również greckie gospodarstwa mogą w Unii funkcjonować, a my tak troszeczkę się wypieramy tych małych gospodarstw. I pewien problem, to co nawet wspomniała pani poseł, że no, inne problemy mają duże gospodarstwa, inne mają te małe. Nawet jest swoista, no trochę antagonizowanie. Mamy ustawę o ochronie prawnej odmian, gdzie pozwala się gospodarstwu do 25 hektarów korzystać nieodpłatnie z własnych nasion. Teraz mamy wsparcie dla gospodarstw do 50 hektarów. Też te duże gospodarstwa no, to w jakiś sposób testowują. Czy ta reprezentacja rolników, biorąc wszystkie gospodarstwa w Polsce, nie powinna być dwuizbowa? Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe pytanie. Od razu powiem tak. Wszystkie typy gospodarstw są potrzebne. Nikt nie powinien być dyskryminowany. Natomiast jest potrzeba wsparcia tych, którzy są w tym słabsi. Z uwagi na choćby na możliwą skalę produkcji. I stąd to wsparcie do małych i średnich gospodarstw. Głównym narzędziem tego wsparcia jest tak zwana płatność redystrybucyjna, która ma wynieść minimum 10%, czyli krótko mówiąc, na czym to polega? No to jest kwestia też do politycznej decyzji w planie strategicznym, tutaj w stronę pani poseł też się zwracam, bo przecież parlament będzie przyjmował, będzie akceptował plany strategiczne, wpisując je do krajowego ustawodawstwa. Ta płatność redystrybucyjna to jest przeniesienie 10% koperty narodowej, która na dopłaty bezpośrednie wynosi około 3 miliardów euro rocznie, czyli to musi być minimum 300 milionów euro,
jakby zdjęte z większych gospodarstw i przeniesione do mniejszych. I teraz jest pytanie, które są większe, a które mniejsze. No to jest decyzja indywidualna państw członkowskich. Komisja tego nie narzuca. Polska przyjęła od 1 do 30 hektarów jako te, które mają prawo do płatności redystrybucyjnej i to jest do przyjęcia. Wiele krajów ma podobne wielkości. No na przykład Niemcy mają od 1 do 40, Francuzi mają chyba od 1 do 52, bo to tam według średniej przyjęli, nie większe niż średnia krajowa. Więc to, co Polska zaproponowała od 1 do 30 jest do przyjęcia. Natomiast jest kwestia, czy ta bariera 50 hektarów, no bo jest to koncepcja w polskim, przyjęta w polskim planie, że płacimy za pierwsze, tą płatność redystrybucyjną za pierwsze 30 hektarów, ale w gospodarstwach do 50 hektarów, czyli ktoś ma 50, dostaje na 30, ktoś ma 51, nie dostaje nic. No i to jest, tu jest pole do pewnej dyskusji, bo gospodarstwo rodzinne jest do 300 hektarów, więc ja nawet deklarowałem publicznie, że jestem w stanie sobie wyobrazić taką koncepcję, że wszystkie gospodarstwa rodzinne spełniające kryterium gospodarstwa rodzinnego mogłyby dostać płatność redystrybucyjną na tą powierzchnię do 30 hektarów, ale to trzeba wyliczyć też bardzo dokładnie, będziemy weryfikować wyliczenia wszystkich krajów, także polskie, czy rzeczywiście jest ten transfer z większych do mniejszych lub średnich, bo tak mówi rozporządzenie unijne. Transfer musi być od większych do mniejszych. I to jest, no to będziemy matematycznie z kalkulatorem w ręku sprawdzać, czy rzeczywiście to jest zrealizowane. Nie jestem pewien, czy te wielkości, które są w polskim planie strategicznym, czynią temu zadość. Jeszcze tego nie liczyłem, ale będziemy to wyliczać, bo musi być. To jest minimum, które musi być wypełnione. Ten transfer musi być widoczny. Dziękuję. Jeszcze dwa ostatnie, ale króciutko. Dzień dobry. Ja jestem z Ukrainy i się spodziewam, że wkrótce wrócę do domu i dlatego doświadczenie Państwa jest bardzo ciekawe. Pierwsze pytanie właśnie o nawozach. Ja bardzo dużo pracuję w Ukrainie z wodami, właśnie z wodorynkową dyrektywą i ja widziałam też plan Polski właśnie co do kawy i widzę, że z nawozami z diffuse pollution jest bardzo kiepsko. A jaki jest dialog pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Rolnictwa co do tego pytania? I jeszcze pytanie co do carbon farming. Pierwsze pytanie, czy do końca roku, jak było zgłoszone komisją, będzie przygotowana metodologia monitoringu, reportingu i weryfikacji gazów parnikowych? Tak. I trzecie pytanie, czy są dyskusje o CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, dla rolnictwa po pierwszej fazie realizacji CBAM po 2025 roku? Dziękuję. Tak, bo ten system do Carbon Farming, system certyfikowania, oceny praktyk rolniczych i wartości, ile one wnoszą do przechwytywania, do sekwestracji dwutlenku węgla w glebie, jest przygotowywany i do końca roku zgodnie z komunikatem komisji ma być ogłoszony. Znaczy nie wprowadzony, bo to jest projekt. Projekt ma być podany. To jest dość długi proces, no bo trzeba robić też analizy wpływu, oceny i tak dalej, ale to jest twarda deklaracja, że to ma być wprowadzone. Jeśli chodzi o te, pani pyta o kwestie związane z nawozami, znaczy no, to jest. No właśnie, jeśli chodzi o Ukrainę, pani wspomniała, rzeczywiście Ukraina w ciągu krótkiego czasu bardzo zdynamizowała, mówię o okresie przedwojnym, teraz wiemy, jaka jest tragiczna sytuacja, ale Ukraina bardzo zwiększyła swoją produkcję roślinną, dynamika jest chyba 160% z tego, co pamiętam, ale wbrew powszechnym mitom produkcja zwierzęca, bardzo często słyszałem, że Ukraina będzie wielkim konkurentem, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, dróg, trzoda i tak dalej. No w okresie gdzieś dekady 2010-2019 ta dynamika była ujemna, czyli jakby sektor hodowlany na Ukrainie się skurczył. Mówię o okresie przedwojennym, bo w tej chwili są inne dramatyczne problemy. Natomiast no, zmniejszenie nawozów ma być osiągnięte nie przymusem, tylko zachętami. No właśnie rolnictwem ekologicznym, no właśnie
wspieraniem rolnictwa precyzyjnego, wspieraniem właśnie tych technologii, które sprzyjają mniejszemu zużyciu nawozów. I w Polsce są duże rezerwy, żeby to rzeczywiście zmniejszyć i mam nadzieję, że tak się stanie. Ostatnie pytanie też. Eugeniusz Maciejewski, prezes Piast Jedność Myśli Europejskiej Narodów i Świata. Mam pytanie do pani poseł. Ile lat jeszcze, jak długo będą sprowadzane rośliny genetycznie modyfikowane do kraju? Bo rolnicy mówią, że ekologicznie chowają zwierzęta, ptactwo, a karmią je paszami z roślin genetycznie modyfikowanych. I mam pytanie do pana komisarza. Zdrowa żywność to zdrowe społeczeństwo. I Piastowie proszą, to teraz w zasadzie takie pytanie i prośba, proszą w imieniu konsumentów, żeby prowadzić politykę rolną tak, by zdrowa żywność była nie tylko ekologiczna, ale i również konwencjonalna. Żeby tak to dzielić i stosować, żebyśmy mieli na rynku zdrową żywność. Dziękuję. Dziękuję. Ja może odpowiem, zanim pani poseł, bo przepraszam, będę poprosił, może jeszcze państwo zostaną, a ja muszę z uwagi na następne spotkanie już wyjść w tym momencie, więc przepraszam panią poseł, że poprosiłem pierwszy o głos i odpowiem na to pytanie. Tak, ma pan rację, każda żywność ma być zdrowa, nie tylko ekologiczna, ale również ta konwencjonalna. Trzeba jedna jakość żywności stawiamy bardzo mocno, dlatego we wspólnej polityce rolnej jest też miejsce na różne projekty, na przykład takiej zrównoważonej produkcji żywności, niekoniecznie podlegającej tym rygorom ekologicznym. Systemy jakości żywności, znakowanie, znak dobrostanu zwierząt, który zamierzamy wprowadzić, którego będą mogły korzystać gospodarstwa ekologiczne, ale nie tylko one. Więc to musi być komplementarne. Podzielam pańską uwagę i Unia Europejska wygra, a Polska w niej, może nawet szczególnie Polska, może wygrać konkurencję światową rolniczą nie ilościami żywności, tylko jakością żywności i wygrywa tą konkurencję. Musimy to jeszcze wzmacniać, jeszcze rozwijać. To jest dobry kierunek. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Muszę niestety z uwagi na szacunek też dla Państwa. Ja jeszcze tylko sekundkę, bo będę miała też do pana komisarza pytanie, bo jeżeli chodzi o tą śrubę sojową, bo to chodzi GMO. Przypomnę, że w 2017 roku to w zasadzie rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział absolutny zakaz sprowadzania śruty sojowej. I do tej pory ją sprowadzamy, a wprowadzamy jej nawet więcej, bo 2-3 miliony ton. Ja już parę razy zadawałam to pytanie, bo problem polega głównie na niskiej białkowości naszych pasz. I w momencie, kiedy zaczęło się zakaz stosowania mączek kostnych, zaczął się problem z soją genetycznie modyfikowaną. Stąd moje pytanie, ponieważ na gremium Unii Europejskiej była rozmowa o tym, żeby przyspieszyć w jak największym tempie badania możliwości rozdzielenia mączek kostnych, ponieważ je można skarmiać krzyżowo. Nie można je skarmiać jednym gatunkiem, ale można skarmiać krzyżowo. Gdyby te badania poszły, i aż zadziwiające jest też, że tak byłoby, te badania są robione, gdyby te badania były skończone i było stworzoną metodę rozdzielania tej mączki kostnej, zamknąłby się temat soi i cała Unia, a chyba wszystkim w Unii na tym zależy, żeby się uniezależnić od modyfikowanej soi, która jest w zasadzie całkowicie sprowadzana z innych krajów. I teraz pytanie do pana komisarza, czy coś w tym kierunku się dzieje, no bo to jest, wydaje się być, jeden z ważniejszych tematów, jeżeli mówimy o ekologii, o czystości, o uwolnieniu GMO, to wydaje się być bardzo ważne. Dziękuję pani poseł, no mogę krótko powiedzieć, dzieje się, ale jeszcze się nie zadziało do końca. Natomiast to jest nie tylko kwestia mączek, jakby zastąpienie tego dużego importu pasz genetycznie modyfikowanych niestety. To jest również kwestia większego roślin białkowych i są instrumenty we wspólnej polityce rolnej, łącznie z tą płatnością powiązaną, co najmniej 2% do roślin białkowych.
też jest możliwość wspierania tego jako ekoschematów. To jest jeden z też z elementów rolnictwa węglowego, może być w ramach ekoschematu, więc dajemy narzędzia, żeby rozwinąć alternatywę dla importu pasz genetycznie modyfikowanych, więc jest w tym kierunku. W tym miejscu postawmy bardzo kropkę. Dziękuję Państwu, dziękuję panelistom. Wszystkim Państwu.